Ooh. Witamy Was serdecznie w 52. podcaście, ostatni podcast w tym miesiącu. Mamy dzisiaj 26 maja. Ja nazywam się Dawid Maron, a w naszym wirtualnym studio są ze mną, za mikrofonem, Robert Fiałkowski po długiej przerwie. Witamy serdecznie. Witam wszystkich, żyję, potwierdzam. I Paweł Niziołek. Po krótkiej przerwie też witam. Po krótkiej przerwie, po krótszej niż Robert, ale jest. Tak z defaultu, tak na dzień dobry, tak jak zawsze. Pamiętajcie o padtv.pl, pamiętajcie o blogu. Pamiętajcie o Facebooku i pamiętajcie o Retro Rocket Network, bo to jest mega skupisko fajnych, ciekawych podcastów. O czym będziemy dzisiaj mówić? Podsumujemy przede wszystkim konfę Microsoftu i to, co tam się wydarzyło, a wydarzyło się coś niezwykle, niezwykle szalonego i dziwnego dla całego świata, myślę, dla wszystkich graczy. W tym tygodniu pojawia się dział Indyki i powiem wam o ciekawej grze, którą będę chciał przy okazji, jak się uda, w środę wystreamować, a na koniec podcastu Robert powie nam, jak świetnie bawi się w grze Mars. Ona się dokładnie, Robert, nazywa Mars, czy tam jeszcze Mars, coś dalej? Mars Warlocks. Okej, okay, dobra. To teraz co? Parafialne. Mamy jedną ważną wiadomość, którą chcemy się podzielić. Będzie krótko, ale treściwie. Pad TV kończy rok, także już chodzi. Ma jeszcze pieluchę, ale chodzi już. Coś tam nawet zęby jakieś ma, więc już też w miarę sobie radzi na rynku, w miarę sobie radzi sobie na świecie i już potrafi coś pogryźć. Także chcę wam powiedzieć, że w czwartek pojawi się taki ciekawy wpis dotyczący tego roku, tego naszego jakby dorobku i tego, co się wydarzyło w tym projekcie. Plus myślimy o jakimś krótkim nagraniu, także wsiądziemy sobie za mikrofonami w naszym wirtualnym studio we czworo i otworzymy sobie pogadamy, szampana, tak? Wszyscy, którzy będą zainteresowani, co się działo i jak to się zaczęło i jak się rozwijało, no to będzie specjalne granie, myślę, że będzie taki mały zarys timeline'u naszego i tego. Tak, bo naprawdę działo się sporo i warto to podsumować. A nie chcemy tego łączyć z podcastem numer 53, bo nie każdy może być zainteresowany, chcemy tego po prostu wymieszać i zrobimy z tego jakby osobne nagranie, żeby ci, którzy chcą się trochę więcej dowiedzieć, jak my się czujemy, jak się nam to wszystko kręciło, to po prostu w czwartek sobie przesłuchają na spokojnie. Dokładnie, no i się minut, będzie myślę. Normalnie, także... Tak, także wszyscy subskrybenci powinni łyknąć. Dobra, Robert, oddaję ci głos, przechodzimy do różności społeczności. W końcu i Robert co tutaj poprowadzi. I co tutaj się działo? W końcu Robert zarządzi to działo jego półka. Działo się bardzo dużo, bo sporo komentarzy, więc ja jakoś tak bezpośrednio nie rozmawiałem z wami na ten temat, ale chciałem tutaj w zasadzie dyskusję między naszym facebookowym Liskiem Chytruskiem i Olesternem. Mianowicie a propos tego, że jak spotykamy niektórych ludzi online, to jest taki typ niektórych graczy, którzy po pięciu minutach, jak z nimi gramy, to chcą już opowiadać historię swojego życia i o tym, że ja są otwarci, to ja też taki jestem. No widzisz, tak, ja czasami spotykam, że takie coś jest męczące, bo często człowiek na przykład gra, wiesz, po na przykład ciężkim dniu i jestem czymś na przykład wkurzony, albo ludzie jacyś mnie denerwowali i w tym momencie jak ktoś chce, wiesz, jeszcze mnie obarczyć historią swojego życia przez headseta. To, że mu kocur zdechł na przykład dzisiaj, albo chomik znaczy, mu uciekł. Nie, ja nie mówię, że trzeba być, wiecie, jakimś gburowatym i tylko gadać o headshotach, nie? Robert, no tak, no wiadomo, gburowatym nie wolno być, nie. Bo ja wiem, jak niektórzy gracze w Call of Duty to oni mogą, wiesz, już słyszałem podniety a propos wiesz, Ghosta, jaki jest świetny. A no tak. Wszyscy są fajne w Ghoście. Nie, naprawdę, wiesz, tutaj gracze, którzy etatowo, wiesz, w Call of Duty są zachwyceni, nie? No i spoko, no, tak jak mówię, ważne, żeby się dobrze bawili. No. Dokładnie. Jest tutaj poparcie, że rzeczywiście niektórzy potrafią z tym przesadzić. I no to tak jak w życiu, spotykamy różnych ludzi, warto mimo wszystko być jednak otwartym, bo już wiem, dlaczego ze mną paru spoko nie chce ludzi grać. Można poznać przez online granie. Nie, no na pewno.
Dobra, i teraz Paweł, coś tutaj chciałeś jeszcze wyprostować. Mieliśmy bardzo, bardzo długą dyskusję z niejakim plebanem. Z tego, co tam obserwowałem, to już taki nasz dłuższo etatowy słuchacz i komentator, bo to nie jego pierwszy komentarz pod naszym podcastem. No i tu się wywołała taka całkiem spora dyskusja, chyba największa, jeżeli chodzi o ten ostatni podcast, czyli 51. Temat, który się już parę razy przewijał, zresztą też o nim gadaliśmy, a chodziło generalnie o temat właśnie PEGI i w ogóle kontroli, jakby, znaczy komentowania tego, co my sądzimy na temat innych ludzi, którzy gdzieś tam pozwalają swoim dzieciom grać. No i tutaj widzę, że pleban bardzo stanął w opozycji do tego, co mówiliśmy, no bo on generalnie uważa, że to nie jest nasz interes, że nie powinniśmy takich rzeczy komentować. No ja szczerze mówiąc akurat do tego punktu się odniosę, bo nie mogę się zgodzić z nim bardzo mocno, ponieważ uważam, iż obserwując jakby rzeczywistość, obserwując co się dzieje i widząc poziom, nie wiem, ogólnie kultury, wychowania takich rzeczy, uważam, że powinno się o takich rzeczach mówić i zwracać na takie rzeczy uwagę, bo wiele osób to bardzo mocno bagatelizuje. No nie ukrywajmy, że no te dzieci, które teraz mają po parę lat, wychowują się na takich czy innych grach, czy w taki czy inny sposób właśnie przez rodziców są wychowywane. Często można to nazwać pewną formą zaniedbania, wręcz tak trochę to nawet pociągnął. No to te osoby za jakiś czas będą też częścią naszego społeczeństwa i będą z tymi swoimi problemami, z tymi swoimi brakami wychowawczymi gdzieś w tym społeczeństwie egzystować. I wydaje mi się, że mówienie o tym, że są takie problemy, że powinno się na takie rzeczy zwracać uwagę, jest ważne i potrzebne, tak jest przynajmniej moje zdanie, a gdzieś tam uważanie, że ktoś, kto ma 12 lat, czy dziecko, które ma 12 lat, już może grać w gry od 18 roku życia, czy tam od 16, no z tym się też nie zgodzę, no bo nie bez powodu to PEGI ma tyle przedziałów, ile ma, żeby to w jakiś sposób sobie tam przekręcać, a tak jak mówię, wszystkie używki, czy to alkohol, czy papierosy, czy nawet erotyka, wszystko ma tam swoje przedziały wiekowe, które w jakiś sposób są przeznaczone dla tego wieku i uważam, że tego powinniśmy się trzymać. I tak samo jest z PEGI, tak samo jest z grami, bo gry w nieodpowiednich, że tak powiem, rękach zbyt małego dziecka, no są po prostu niebezpieczne dla jego psychiki, która się jeszcze kształtuje. Tyle w temacie. Dokładnie, się spustoszenie, jakby nie patrzeć. Czasami tak może być. Dobra, ja tutaj oczywiście znalazłem Ole Sterna, naszego Master of the Master, po prostu... Spamowicza głównego blogu. Bloga. Spamowicz, tak, także... się obrazi, przestanie. Nie, Ole Stern się na pewno nie obrazi. On wie, że ja żartuję. Ole Stern tutaj nawiązał do tego faktycznie, o czym mówiliśmy, co było tematem głównym w zeszłym tygodniu. Chodziło o nasze zachowanie, o ten savoir-vivre, o którym mówiliśmy w sieci, że jednak Polak to taki typowy gbur, taki, który po wyjściu na serwer zaraz chcę pokazać, jaki to on nie jest kozak i że on tu w ogóle jest najlepszy, krzyczy oczywiście, ma podwyższony poziom pewnych substancji chemicznych we krwi, no i co to nie on i jak on ma wszystkich w poważaniu i w ogóle o co w ogóle tutaj chodzi, on tutaj jest boss i on tutaj rządzi. Tutaj też tak mam, tak nie do końca się z tym zgodzę, bo przyszło mi w życiu grać z ludźmi też z zagranicy i myślę, że tak trochę jest tak też wszędzie, że w każdym jakby społeczeństwie, w każdym państwie znajdzie się banda. Są Francuzi na multi, jak dla mnie. Znajdzie się banda jakichś wywrotowców i będą próbowali robić wszystko nie tak jak trzeba i będą drzeć się do mikrofonu. Powiem szczerze, że na przykład szacun do Niemców. Niemcy z reguły, większość, których miałem w takich strzelankach, to przestrzegają reguł gry, a właśnie Francuzi, Polacy, Anglicy to są najwięksi kombinatorzy. No, Francuzi to z wojny także... mają słabe doświadczenia, więc wiesz. No o nim, wiesz, Niemcy to jakieś tam mają, wiesz, może w szkole nawet uczą, nie wiem. W każdym razie pamiętam, jakiś czas temu trafiłem na gościa z Argentyny, i też w ogóle grało się z nim bardzo sympatycznie i trochę też był nadgorliwy, próbował tutaj być dowódcą, ale generalnie robił to, co miał robić w grze i fajnie się z nim grało, więc i też rozmowa się kleiła, także no mi się udało trafić na różnych ludzi z różnych państw i jakoś niespecjalnie
widzę, że tylko u nas powoduje to... To chyba nie jest narodowościowe, wiesz? To chyba bardziej... nie, to bardziej gdzieś siedzi w psychice, w ludziach i w charakterach, no tak, w tym, co nas otacza. Kretyni są w każdym narodzie. Tak, myślę, że po prostu z czubami jest wszędzie mniej więcej porówno. Fakt, że jakoś mamy takie wrażenie, że u nas jest ich najwięcej, ale to wynika z tego, że chyba najwięcej gramy jednak z Polakami, po prostu na nich trafiamy najczęściej. Tak. I to jest regularne, u nas tego widzimy jakby najwięcej, ale wydaje mi się, że każdy kraj ma za pazurkami swój brud, także tutaj bym chciał to tak się do tego tylko czy nie jest odnieść. Tak najgorzej, ów. Nie jest. Temat tygodnia. Jakby to w ogóle... Robert, ty masz jakąś historyjkę przygotowałeś. Tak. Może zanim będziemy mówić o Microsoftcie, o XO, w skrócie mówiąc XO, bo to nawet słyszałem o Xbone teraz. Xbone. Ale może być XO, to tak po chińsko. Nie wiem, to, ale to Robert, powiedz to, co masz powiedzieć, bo a potem będziemy się tutaj rozczłonkowywać i będziemy to analizować, to co już wiemy, to co się zadziało. Więc i to, co ja wymyśliłem sobie historyjkę, która jakby w skrócie przedstawi wszystko, co się dowiedzieliśmy. Otóż wyobraźcie sobie, że jest sobie gracz w Polsce, nazywałem go sobie Mietek. No i Mieciu mieszka w Polsce i postanowił sobie kupić Xboxa One. No i wiadomo, w żadnym z marketów w tym roku nie będzie konsoli, więc kupił sobie za pośrednictwem sklepu internetowego. Musiał zapłacić oczywiście bardzo dużo hajsu, no bo to jest, wiecie, rocket science level stuff, tak? No więc tak. Grubo ponad 2000, w zestawie jest Kinect, kosmiczna technologia. No i cóż, Mieciu dostał konsolę, przyszedł do domu, podłącza do dekodera NC+, no i cóż, okazuje się, że niestety nie działa, nie współgra, jest jakiś problem, więc stara dobra telegazeta jeszcze mu się przyda. No i cóż, Mieciu postawił też konsolę w dużym pokoju, jak to w Polsce, wiecie, mało miejsca, nie chciał zrobić przemeblowania całego mieszkania, więc stwierdził, że nie podłączy Kinecta, bo nie jest on mu do niczego potrzebny. No i okazało się, że niestety konsola bez Kinecta się nie uruchomi. No to Mietek podłączył tego Kinecta i mówi, no dobra, to chociaż te komendy głosowe się przydadzą na coś. No i krzyczy do tego Xboxa, włącz się. No i nic niestety, wiecie, tylko po angielsku może działać, więc Mietek nie zna angielskiego i sterowanie na nic mu się nie przyda. No i Mietek rozpakował tą konsolę, patrzy w pudełku, jest jeszcze kod na miesiąc Xbox Live Gold. No i sobie myśli, no tak, znowu trzeba będzie płacić za granie po sieci. No i Mietek już sobie tam, wiecie, kupił Call of Duty, jeszcze szuka pudła i szuka headseta, żeby sobie podłączyć i pograć. No i patrzy, kurczę, nie ma tego headseta. Mówi, spoko, mam 360, wezmę stare słuchawki. No i tutaj ząk. Okazuje się, że nie działają. No i Mieciu pograł sobie trochę w Call of Duty i stwierdził, że dobra, wystarczy, pobawię się aplikacjami. Wiecie, Microsoft reklamuje ponad 100 aplikacji na premierę. No i cóż, okazało się, że działa tylko Skype i Internet Explorer. Niestety. No, takie życie. No i powiedzmy, że Mieciu ma też kumpla, który zamiast koda na przykład wziął sobie FIFA. No i postanowił się z nim wymienić na 2-3 tygodnie, tak wiecie, ten pogra w to, tamten pogra w drugie. No i cóż, okazało się, że gier się nie da pożyczyć, tak? Bo jest blokada i można tylko wymieniać w autoryzowanych sklepach. No i dobra, no to Mieciu poszedł grać FIFA do kolegi, ale nie wziął ze sobą pada, no bo mówi, przecież Grzesiek ma pada od Xboxa, więc będzie spoko, z 360. No i cóż, tutaj też ząk, bo się okazało, że żaden pad od starych konsol nie pasuje. No i ostatnia historyjka, minęło parę miesięcy, wiecie, już majówka, imprezy. No i Mieciu sobie kupił grę imprezową, bo teraz Kinect działa na 6 osób, no to myślał sobie, wiecie, będzie zajebista impreza. No to już można grubą fetę zrobić na 6 no osób. Tak, no i wiecie, Xbox ma tylko kabel HDMI, on sobie wziął plazmę na działkę, przygotowania i tak dalej, impreza. I słuchajcie, zeszli się goście, następnego dnia Mietek uruchamia konsolę, a tu ząk, wyskakuje konieczność połączenia z internetem. Zasięgu internetu nie ma, no i cóż, Mietek musiał puścić muzę ze swojego Golfa 2. No, i myślę, że ten taki obraz, który zakreśliłeś, myślę, że... No, jest w stanie w wielu przypadkach zagrać i zaistnieć. No więc moral z tej historii jest prosty, tak? Jeśli nie chcecie, żeby rynek został doszczętnie zepsuty, no to grajcie lepiej na PC albo na PlayStation 4, bo będziecie mieli inaczej takie historie właśnie jak Mietek. No, ale słuchajcie, może tak, tak, być, tak żeby tak nie jak... podzielić losu Mietka.
Ale słuchajcie, GameStop zrobił głosowanie twitterowe, jak tam wypadają preferencje, jeżeli chodzi o nowe sprzęty. Nie wiem, jak to teraz się ma, ale w zeszłym tygodniu, jak sprawdzałem, to takich mietków na całym świecie, jeżeli chodzi o nową generację, jest tylko 10% czy 11%, więc... Słabo. No właśnie. A nie mietków, czyli tych, którzy preferują PS4, bo to chodziło między jedną a drugą konsolą, to jest 90-89%, więc... Szczerze mówiąc, przepaść. No ale dobra, to może po kolei, Dawid, to o czym tu ruszymy w takim razie? Nie będziemy już omawiać dokładnie, co było na konferencji. Nie, no pewnie, tylko... że nie. Tysiąc jeden osób już słyszało i pewnie jeszcze każdy sobie sam sprawdzał, a tak jak mówię, to chyba nie o to tu biega. Poruszymy tematy te, które jakby nas najbardziej, wiecie, poruszyły. I co to znaczy dla rynku, bo parę rzeczy też wynikło po konferencji, nawet więcej w zasadzie po konferencji niż na samej konferencji. No i to takie dosyć zmieniające rynek. No i chociażby pierwszy tutaj... Jeżeli mogę, bo ja tak pomyślałem, że teraz może każdy z nas powiedział po prostu, co waszym zdaniem, bo konferencja, tak jak sobie gdzieś tam krótko podsumowaliśmy Sonego, to może, bo na przykład, co waszym zdaniem było największą porażką konferencji, jaki element był taką... Ojejku, to jest trudne pytanie, bo jakbyś powiedział, co to było chyba fajne, to ja bym powiedział. Ja jakbyś zapytał, co fajne, to bym ci też powiedział, ale co było złe, no to nie da się chyba tak. Nie, no to ja mogę wam krótko odpowiedzieć. Jedna prosta rzecz. No. Xbox stracił w ogóle, moim zdaniem, zainteresowanie grami, bo przez pierwsze 35 minut mówili, no zresztą jak się dobrze poszuka na YouTubie, to można znaleźć fajne filmiki, jak pomontowali wszystkie główne ich wypowiedzi. No, i przez pierwsze pół godziny pojawiało się tylko TV. No, to tak, jest dla tak. mnie największe. To fajne. Wyglądało jak konferencja Polsatu. Nie, no, tak jak mówię, generalnie zupełnie zmienili kierunek i chyba za bardzo im woda sodowa po poprzedniej generacji uderzyła do głowy, gdzie ten Xbox bardzo dobrze im się sprzedawał, gdzie oni byli tacy pewni, że wszystko będzie super. I trochę sobie odpuścili. Ja myślę, że to też nie jest tak, że wiesz, że oni zobaczyli, co się lepiej sprzedaje. Tak naprawdę ta końcowa mocna sprzedaż Xboxa to w dużej mierze właśnie zasługa Kinecta, Kinect, który sprzedał się już praktycznie w takim nakładzie, co cały pierwszy Xbox. Aplikacje, które zaczynają się pojawiać, to każdego dnia jest ich coraz więcej. Już chyba tam w Wielkiej Brytanii jest 60, u nas jest wprawdzie tam 13 działających, ale... No powiedzmy, że cały czas biblioteka się powiększa. Badania pokazują, że w Stanach ludzie zaczynają więcej czasu spędzać w tych aplikacjach niż w grach, więc to jest też jakby nie chciałbym bronić tutaj Microsoftu, bo dla nas oczywiście to jest porażka totalna i absolutnie się pod tym podpisuję. Natomiast to bym nie powiedział, że to jest taka pycha, tylko raczej dostosowanie się do realiów rynkowych. Oni po prostu zwietrzyli większy pieniądz. Podobnie jak Nintendo stwierdziło, że nie zrobi konsoli na przykład z wyjściem HDMI i z grafiką w HD, tylko skupi się na casualach, których jest więcej i odniosło ogromny finansowy sukces. Wydaje mi się, że Microsoft właśnie się zapatrzył mocno na Nintendo, a wszyscy myśleli, że to będzie konkurencja dla Sony. Tylko wiesz, jaki jest największy problem w tym momencie Microsoftu, bo jeżeli przyzwyczajasz graczy, idąc w jakimś kierunku, prawda, pierwszy Xbox 360... Ale Xbox idzie właśnie w kierunku aplikacji, bo jak ci mogę powiedzieć... Ale nie, tylko mówię, że od zawsze gdzieś tam się pozycjonowali, prawda? Call of Duty, Halo, Gears of War. To się zgadzam, te gry były, ale zobacz, tu też jest Call of Duty, to jest raz, i Halo, tylko że to jest serial telewizyjny. Natomiast nowych ekskluzjów się ostatnio nie pojawiało. Ale mi nie chodzi o to, że wiesz, że te gry też się pojawią, prawda? Bo to jest osobna sprawa. Ale budując swoją markę na takich tytułach, jakby pozycjonujesz swój produkt jako produkt dla tak zwanych hardkorowych graczek, to się zawsze mówi, prawda? Nie takich typowych casuali, więc gdzieś tam była ta konkurencja między Sony... Ja tylko chciałem powiedzieć, że od jakiegoś czasu Microsoft już pozycjonował Xboxa bardziej w stronę casuali, o to mi chodzi. Tak, no ale wiesz, ale nikt się nie spodziewał, że... Nie no, jasne. Ja przynajmniej się nie spodziewałem, że będzie taki przeskok. Że oleją przeskok. Całkowicie graczy, bo słuchajcie, jasne. No bo w tym momencie Microsoft konkuruje trochę z Nintendo, trochę gdzieś tam z Googlem i z Apple'em, jeżeli chodzi o te aspekty telewizyjne, i oni zupełnie przynieśli jakby środek ciężkości, jeżeli chodzi o bycie konkurencyjnym, bo moim skromnym zdaniem, jasno można powiedzieć, że jestem fanboyem Sonego, ale chyba się ze mną zgodzicie, że w tym momencie, w takiej formie, w jakiej są, jakiej się w tej konferencji zaprezentowali, bo nie mówimy, co będzie na E3, czy tam co będzie pod koniec roku, tylko teraz na konferencji, to oni w tym momencie, przynajmniej dla mnie, nie są żadną konkurencją dla Sonego,
Bo nie pokazuje, no, tak, tak, ich profil wygląda na chwilę obecną, wygląda zupełnie inaczej. Dokładnie. Ale nawet pokazali gry i gdyby były tylko gry, to jakby biorąc pod uwagę te wszystkie informacje obok, jakie wyciekły, to również nie uważałbym, żeby to była jakaś konsola specjalnie dobra dla graczy, bo to, co jest w kontekście gier, to dotyczy jakiegoś blokowania, ograniczenia funkcjonalności, płacenia i tak dalej, i tak dalej. Więc jest konsola, ona, ja bym nie powiedział, że ona jest też ma opcję grania, ona jest nieprzyjazna graczom, po prostu. No tak, 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 tak. Zgadza się. A najlepsze dwie historie, jeżeli chodzi o konferencję, to pierwsza rzecz, która wyciekła po konferencji zaraz po, to że jacyś dziennikarze gdzieś tam tweetowali, że to nie oni klaskali w trakcie konferencji. No, czyli niby wiesz, ale z drugiej strony czytałem potem, że część klaskała, to nie zostało potwierdzone jakby. No, więc... ale tak jak mówię, był jakiś taki dziwny klimat generalnie, można było zauważyć, ci z przodu siedzieli, no, coś pisali, się, ale zgadzam się, było to gruby miszmiszyte. Klaskanie skądś szło, a druga ale tylko ci krótko dokończę, a druga rzecz, bo takie dwie najbardziej dla mnie kontrowersyjne, szczerze mówiąc, rzeczy. Uh-huh. Druga to, że Xbox zablokował możliwość komentarzy pod swoim filmem na YouTubie. Tak, no to ale przyjrzałeś się dokładnie, jak wygląda link tego filmu? No co? Końcówka tego linka ma PS4, także końcówka YouTube... jest kreska PS4, nawet YouTube dał trolla specjalnego. Tak? No także tam masz taki ciąg cyferek przypadkowych i on się kończy PS4, kreska PS4, więc no tutaj widać, że coś jest jednak nie halo i oni nie spodziewali się chyba takiego obrotu sprawy. Dla mnie najbardziej, co mnie zabolało, to odwrót od małych devów. To jest dla mnie, kurczę, no właśnie, coś, czyli czego się nie spodziewałem. A było to siłą w 360. Było to mocno tak. I Clay Entertainment robił bardzo fajnie. Ja bym powiedział, no, że do 2011 roku, czy nawet 12, oferta Xbox Live Arcade była dużo lepsza niż PlayStation Network. Dopiero w ostatnich, kiedy zaczęły się pojawiać, wiecie, Journey, Unfinished Swan, tak. Takie, mówimy, wiesz, o indykach, mówimy o grzech małych. O Thomas Was Alone i tak dalej. Dopiero, ale mówię też o grach mniejszych, bo czasami jest to pewna granica, jakby nie patrzyłem za każdym razem, czy robiło to dwóch kolesi, czy na przykład jakieś studio, nie? Ale małych grach, małych, średnich grach. Tak, dokładnie. Mówiąc tak szerzej, małe, średnie gry, zawierając jakby w tym indyki, to oferta była lepsza jakiś czas temu, no właśnie na Xboxie. Potem to zaczęło się równoważyć, czy nawet na korzyść właśnie platformy Sony. Natomiast Microsoft potwierdził, że gra indie, jeśli chce się pojawić na Xbox One, no to musi znaleźć sobie wydawcę, czyli musi de facto przestać być grą indie, tak? Tak, mają do wyboru Microsoft Partnership albo jakiegoś innego, nie wiem. To mnie trochę zmroziło i tego się nie spodziewałem, szczególnie jak pamiętam Exclusive Limbo dla Microsoftu i Clay Entertainment też, przecież miał przecież Braid, Ninja, tak? Braid, Deadlight. Teraz no, twórca Braida dużo Sony fajnych bardziej, rzeczy. Tak? A właśnie Braid stał się popularny ze sprawą właśnie... Ale wiecie, to zaczęło się już sypać jakiś czas. Pamiętam jak Amanita Design... Ludzie od Machinarium też nie mogli się dogadać z Microsoftem gdzieś w 2011 roku, a Machinarium wyszło w 2009, więc czy nawet wcześniej, więc to też trochę trwało i nie mogli się tam dogadać, w końcu dogadali się z Sony i zaczęły się pojawiać ciekawe rzeczy, no i to potem już potem zaczęło się to rozwijać i to już szło, pojawiały się kolejne ciekawe rzeczy, właśnie Floria, czy właśnie to z tą Machinarium wspomniane przeze mnie, więc widzę, że jakby Sony tutaj się do tego przyczynia, ale odwrót Microsoftu jest dla mnie, no, jest dla mnie zadziwieniem totalnym. Czyli konsumenci będą tylko na PS4, tak muszę powiedzieć. No tak, i to jeszcze zważywszy na to, że tak jak PS4 zapowiadało gdzieś tam nawet po samej konferencji, pojawiały się jakieś głosy, zresztą już wspominaliśmy nawet o tym, ale tak jak podsumowując trochę, to nawet Sony właśnie gdzieś właśnie ułatwiło całe te certyfikacje, wielu deweloperów z małych studiów się wypowiadało, rzeczywiście wyszli do nich, pogadali. Kwestia patchowania gier, tak no, inaczej wyglądało. Te główne aspekty, które były najbardziej problematyczne dla małych wydawców, no bo trzeba pamiętać, że patche na konsolach są kosztowo, płatne. Kosztowo, tak, dokładnie. Tak, no wiesz, tak? Jeśli masz płacić $50,000 za patcha, czy tam no, nawet kilkanaście dokładnie. Tysięcy, no to jest wydatek. No i jeszcze mówili, dokładnie. Że będą celować też w gry z od przedziału cenowego tam $1 do 60, że wszystko, więc co się nie zawiera. Fajnie, że ten pułap będzie bardzo szeroki i wiesz, no jasne pytanie, jak to wszystko wyjdzie w praniu, bo co do tego nie mamy 100% pewności, ale jakby Sony daje pewnego rodzaju sygnał, zielone światło. Sami deweloperzy to zresztą potwierdzają, prawda?
Mhm. Nawet tak, no, odbiór głos... deweloperów mniejszych gier. Słuchajcie, rzeczywiście no... jest dużo pozytywniejszy w przypadku nawet, PS4. Nawet, nie wiem, duże takie newsy w stylu, prawda, wielkim hitem był, że Minecraft wychodzi na Xboxa. Ponoć powstaje jakaś tam nowa wersja Minecrafta. Gdzieś czytałem taki, właśnie jeden z tych jakichś deweloperów gdzieś tam tylko bąknął krótko, że powstaje, ale nie od Minecrafta, że powstaje nowa wersja Minecrafta, ale już nie na konsolę Xboxa. Więc no tak, prawdopodobnie tak, ja zakładając, i prawda? I tam wypowiadał się człowiek od Feza i wielu tak, takich małych, tak, więc, małych więc, ludzi, którzy robią ciekawe rzeczy. Tam były ostre przeboje, tak? Z tym, że nie mógł wydać patcha, a gra była nie do skończenia, czyli był jakiś mega problem. Mm-hmm. Microsoft nie chciał obniżyć. Nie, bo oni chcieli kasę od niego, on nie miał tej z tym, tak, tak. Były jakieś tam problemy z tym pieniędzmi. No ale to były już jazdy wtedy, prawda? Więc oni już od jakiegoś czasu byli umiarkowanie przyjaźni. Teraz... Jeżeli Sony rzeczywiście bardzo się otworzy na tych deweloperów, ułatwi, bo to też jest kwestia devkitów, prawda? Jeżeli będzie łatwiejszy dostęp do tych devkitów. Wiesz co, wydaje mi się, że z tego co słyszałem, oni mają dostać nawet narzędzia takie PC-towe po prostu. Narzędzia, że możesz na zwykłym PC-cie domowym. Samo SDK, dokładnie. Dokładnie, SDK. No bo z racji architektury tutaj nie będzie takiego problemu, prawda? Bo właśnie. Z tego co słyszałem dokładnie, że u siebie na kompie, wiesz, zaprogramuję potem jakieś testy, ewentualnie u Sony, prześlę im kod, oni zaakceptują certyfikację i leci, nie? Nie, no powiem tak, jeżeli tak to będzie otwarte i będzie rzeczywiście dostęp i deweloperzy będą ci mali, będą tak dużo optymistyczny bym nie był, bo to mimo wszystko, wiesz, to jednak będzie ta certyfikacja, więc to nie jest... Nie, jasne, musi być, wiecie, bo to by była ślepa uliczka, zaczęliby ludzie wrzucać i by się zrobił kubeł ze śmieci. To wyglądało trochę jak sklep na Androidzie, no. Dokładnie. No, trochę tak, a nie będzie też aż tak liberalnie myślę jak na Steamie, bo Steam to jest jednak taka, wiesz, kolebka. No tak, tak. Kolebka tych wszystkich, ale, mniejszych, wiesz, gier. Więc, ale i tak będzie nieźle. No można przynajmniej założyć na średnio optymistyczny scenariusz. No. Dobra, ale mówmy dalej o Xboxie. Aspekt techniczny, czyli okazuje się, że bebechy. Potwierdzono... Ja w ogóle, zanim powiecie jeszcze, to wiecie, co wyczytałem, że... No. Będzie cegła w środku, żeby był cięższy. KSO nie będzie miał zasilacza, trzeba będzie mieć zasilacz na kablu. On nie będzie miał zasilacza w środku, nie podłączysz go kablem 220. Więc też będzie dodatkowa kostka, dodatkowo jakby, wiecie... A tak, a PS4 nie będzie miał zasilacza w środku, tak jak PS3? Myślę, tak, że nie, bo widziałem, że mniejszy design konsoli, także myślę, że można się przyszykować, no, na to Slim, samo. Ale Slim nie ma, Slim jest malutki, a nie ma zasilacza za A wcześniej, a Faty miały wcześniej zasilacz, prawda? One gdzie? Miały zasilacz? Proszę cię. Proszę miały cię, czy nie miały? Nie miały. Ja mam... Myślę, ja mam... Miałem takie wrażenie, że któryś nie, z Fatów nie. wydawał Xbox miał, ale Xbox miał taką cegłę, że to się w głowie nie mieści. No jak od Commodore, kurde, taki, że jak wczoraj no, zabijałeś 16 osób. Xboxy to miały mega, można było zabić tym. Oni potem zmniejszali te zasilacze. No nie wiem, w każdym razie to ale wiem, jakby aspekt techniczny, zasilacz to jest mniejsza z tym, bo można połączyć za tym wzorem. Jakby ten aspekt techniczny, który jest taki najbardziej bulwersujący, to procesor najprawdopodobniej będzie identyczny do tego, co no będzie. No nie do końca, w PS4. Bo PS4 ma mieć ten taktowany zegarem 2 GHz, tak? Ten 8 rdzeni. Nie, a ja Xbox nie... ma mieć. Nie, 1.6. A właśnie PS4 ponoć ma mieć szybszy troszkę zegar. Ale no może, ale nie zostało oficjalnie jeszcze dograna kwestia, jasne, taktowania, tylko mówię, więc... potencjalne, gadamy sobie, prawda? Powiedzmy, architektura idealna, ta sama, wiesz, od AMD, Jaguar, 8 rdzeni, powiedzmy, że tak. Na papierze jest to samo na razie. No tak, nawet zakładając, że będzie dokładnie tak samo taktowany zegar. Tak, ale mamy potwierdzenie, że grafika będzie o 50% słabsza. A w zasadzie nawet trochę ponad, ponieważ okazuje się, że przez to, że trzy systemy są na Xboxie, to gry będą miały dostęp do 6 rdzeni procesora, czyli pewnie jeden na Kinect i jeden na Kinect, system, no. Tak. 90% mocy GPU oraz 5 giga z 8 giga RAMu, także... I to jeszcze trzeba dodać, że DDR3 RAMu. Tak, i który będzie też współdzielony na grafikę, czyli nie będzie jeszcze oddzielnego GDDR, na przykład 5... tylko dla grafiki. To jest współdzielony, wolny DDR3. No i będzie też ta architektura specjalna, ten SRAM, te 32 MB, która ma jakby podwyższyć przepustowość całości pamięci, natomiast z drugiej strony ma utrudnić programowanie. Z tego, co słyszałem. To będzie, wiesz, to jest trik, który ma pomóc, prawda, że ta pamięć tak samo się dobrze sprawowała, czy podobnie szybko się sprawowała, no ale będzie jakaś tam komplikacja w programowaniu. Zobaczymy, jak to jeszcze pójdzie, prawda, w samym devkicie, jak to będzie. No i takie pytanie do was, myślicie, jak to wpłynie właśnie na ogólnie, zarówno jeśli chodzi o gry PC-towe, jak i na gry na PS4, na tym, jak twórcy będą podchodzić właśnie do projektowania gier na next geny. Bo jednak do tej pory mieliśmy tak, że PS...
trójka ma mocniejszy procesor, który przyjmował część rzeczy z grafiki, natomiast właśnie Xbox mocniejszą grafikę i to się jakoś tam w miarę równoważyło i mimo, że multiplatformy generalnie na Xboxie wyglądały lepiej, no niektóre na PS3, różnice w większości przypadków były niewielkie i pytanie takie, czy na nowej generacji rzeczywiście one pozostaną niewielkie. Wiesz co, powiem... No mów. Mogę? Zacznijmy od tego, że no w konsole kontra PC to zawsze będzie ten taki jakiś, prawda, rozdźwięk lekki i tutaj deweloperzy, którzy będą robili na wszystkie trzy platformy, czyli na, mówimy tutaj o to, nie mówię o Nintendo w tym momencie, jakby Nintendo jest trochę inaczej z boku, prawda, to zawsze co podkreślamy, ale mówimy o Xboxie, PlayStation i PC-cie, to oni zawsze ci będą trochę równali, prawda, żeby to wszystko w miarę spójnie w ramach konsole plus PC wyglądało równo, więc no to co zawsze mówią, że konsole w jakiś sposób zatrzymują ten rozwój gier i tu się trochę z tym zgadzam. A co do samego tego rozgraniczenia między Xboxem a Sonym, no to niestety tutaj Microsoft, nie, tak jak w przypadku PS3, która ma słabszą grafę, gdzieś tam się podpiera trochę tym CPU, no tutaj nie bardzo Microsoft będzie mógł się podeprzeć tym CPU. Znaczy Microsoft ma się gdzieś... podpinać chmurą, tak, która chmurą, podobno chmurą. Ma zwiększyć tam trzykrotnie ale, moc. Ale jak to będzie działało? Wiesz, pytanie, jak to się rzeczywiście będzie sprawdzało i to będą raczej jakieś obliczenia, które mogą być wykonane. W czasie rzeczywistym na pewno będzie jakieś opóźnienie tych obliczeń, to nie będzie się działo bez żadnego opóźnienia, co raczej w multiplayerze, żeby ci renderować grafikę w jakiejś tam grze, no nie będzie raczej miał racji bytu. Nie, ale wiesz, no to będzie jakby, to jest przyszłościowe rozwiązanie w kierunku skierowania, wiesz, do streamingu gier. A to jest jakiś tam patent, który ma ich niby ratować. Jasne, tak? No zobaczymy jak to wyjdzie. Na razie to jest jakaś tam mrzonka przyszłości, szczerze mówiąc, jak dla mnie i trochę się obawiam, że z takim poziomem netu, jak to jeszcze na świecie wygląda, z mocno niestabilnym, tak, i nierównym. Można to powiedzieć, może to już na świecie, to na świecie, ale jak w Polsce to wygląda, no nie, to jeszcze wiesz, kwestia. Na całym świecie jest bardzo nierówno. Nawet w Stanach są jeszcze takie miejsca, gdzie naprawdę wolny net, 1 megabit na przykład, to jest, wiesz, standard. Więc to jest jakby kwestia tego typu. Myślę, że tak, że będzie sytuacja tego typu, że ekskluzywy Sonego będą na pewno trzymały wysoki poziom, tak jak zawsze trzymały. Znowu będzie przepaść, ja takie mam uczucie, że znowu będzie przepaść. I tu myślę, że przepaść będzie dużo większa między nowym Xboxem a PS4. Bo jeśli multiplatformy mają wyglądać jak Call of Duty nowe, a ekskluzywy na PS4 tak jak Killzone, no to różnica rzeczywiście będzie ogromna. No, to jest, Killzone, jest różnica, jest Infamous, kosmiczna. Słuchajcie, zobaczcie sobie screeny z nowego Infamousa, jak to wygląda, naprawdę. No wiesz, ja akurat z screenów to jestem sceptyczny, no to pokazali Killzone'a gameplay, cały w ruchu i tu ja nie mam pytań. Ale nie, no, screeny Infamous też był jakimś tam gameplayem, był fragment gameplayu. Nie był gameplayem. Znaczy, no to było renderowane, ale niby na silniku gry, no tak jak mówię. No dobrze, czyli tak samo jak u Microsoftu, co hejtowaliśmy. Czyli to było ostrożnie, no. Okej, Killzone pozamiatał, no ale mniejsza z tym, no będzie też prawdopodobnie ładnie wyglądać. Ja tylko dokończę myśl. Ja się boję osobiście, że będzie sytuacja tego typu, że no niestety Xbox w jakiś sposób będzie zatrzymywał to trochę wszystko No właśnie, pytanie, te Battlefield 4 na przykład działa w 720p, tak? W 60 klatkach. Mm-hmm. Pytanie, czy on by był w stanie działać na PS4 na przykład, w Full HD w tych 60 klatkach. Nie wiadomo. Czy to dlatego, że Xbox i mają tak samo wersję wygląda? Bo z tego, co słyszeliśmy, mogą być problemy właśnie, że na PS4 będą wyższej rozdzielczości tekstury. Tak, no bo no są bardzo mocno 3080. No i kwestia, że z frameratem i w celu utrzymania framerate'u będą na przykład obniżać właśnie rozdzielczość. Bo Sony mocno lobbuje ponoć jednak te 1080 i 60 klatek, tak. Lobbuje, aczkolwiek deweloperzy, na przykład tak jak już EA z tym swoim silnikiem Frostbite 3 się na to nie zdecydowali. Nie, no tak, no to się zgadza. Wiecie, wiesz, wydaje mi się, że Sony będzie musiało być po prostu, w jakiś sposób będzie temperowane i żeby robić, no X-Xem, no X wiadomo, będzie sobie szedł z jakby osobnym torem, to będzie się wszystko działo jakby obok i w żaden sposób nikt nie będzie się oglądał na konkurencję i na to, jak wygląda u kogoś albo jak wygląda u nas. U nas ma wyglądać mega zajebiście i tak będziemy robić, ale przy multiplatformach no to będzie jakiś wspólny, sprowadzenie do wspólnego mianownika i... To też jeszcze pytanie, jak deweloper będzie zależny od dwóch konsol, prawda? Bo będą pewnie deweloperzy, którzy będą wydawali na dwie platformy, ale nie będą na początku tak... nie będą faworyzować żadnej z platform i to przez rok co na najmniej. Na pewno nie. Dlatego, no ale potem
ale potem, wiesz, zaczną się optymalizacje, czy to silników, czy jakichś innych patentów, wykorzystywania możliwości. Zobaczcie, jak wyglądały gry na początku PS3, jak wyglądają pod koniec. No, to na Xboxie jest różnica jeszcze większa, bo te pierwsze gry to był 2005 rok. No to sam widzisz, minęło raptem 6-7 lat i po prostu przeskok jest ogromny, więc to się wszystko będzie rozwijało i będzie szyte jakby na miarę możliwości danego sprzętu. Wiesz, jeśli pomyślę, jakie gry multiplatformowe były w stanie graficznie przynajmniej, wiesz, dać radę, no to Crysis może, nie wiem, i w sumie na tym można by zakończyć, nie wiem, Dirt jest bardzo ładny, na przykład trójka i działa w miarę dobrze, ale takie gier, które wyglądają rzeczywiście dobrze na obu konsolach i wyciskają siódme poty, no teraz pod koniec generacji okej, to jest ich więcej, ale moim zdaniem różnice na PS4 będą bardzo duże. Tak, to mówimy o multiplatformach. Tak, no, nie tak. Wiem, no bo większość gier to multiplatformy. Ja na przykład uważam, że żadna z ofert ekskluzywów żadnej z konsoli nie jest tak ciekawa jak to, co zapowiadają deweloperzy, tacy, którzy produkują na kilka platform. No mi się bardzo podobało i na Xboxie, bo grałem i na Xboxie, i na PS3. Borderlands mi się podobało pierwsze i ta gra fajnie chodziła i nawet miałem wrażenie, że ten taki wkurzający pop-up jest mniejszy na konsoli Microsoftu, ale to takie... Ale wiesz, to jak działają multiplatformy, to jest ważna rzecz. No ja na przykład, to był mój główny właśnie jakby powód decyzji tego, że poszedłem w Xboxa, a nie w PS3, dlatego że Xbox na początku też nie miał ekskluzywów. Jedyna gra, jaką chciałem zagrać, to była Forza 2 i Gears of War 1. Więc... Ale wiecie co, ja wiem, co się będzie, na pewno będzie się marnowało w Xboxie One. Pad się będzie marnował, a pad jest tak mega zajebisty, że ja płaczę, jestem rozdarty, no, pad się też mega podoba. Jestem po prostu, jeszcze bym wyje we mnie się, wszystko, ja tak jak potem w kęciku prowadzącego będę chciał poruszyć pewną rzecz, ale jeżeli pójdę na jesieni albo pod koniec roku w PC, bo taki jest plan, to będę chciał grać tym czymś na komputerze. Kurczę, no ten pad wydaje mi się, że to już chyba nie da się być bliżej ideałowi w ogóle, taki, żeby to był top. Tu cię, Dawid, powstrzymam, bo moim skromnym zdaniem, zanim jakby tutaj zawyrokujemy, co jest najlepsze, co jest najgorsze, to ja bym ci polecał pójść do sklepu i potrzymać pada od Xboxa 1 ja i pada od PS4. Ja wiem, jednak mi wiesz, pad od oczywiście, że tak. Ale wiesz, tylko to wiesz, prawdopodobnie jest jedna się rzecz. Nie zmieni, bo ty wolisz DualShocka 3 nad Xboxowym, a ja po 100 bardziej wolę. Wiesz, ja na przykład uważam, że DualShock 3 to jest najgorszy pad, który powstał w ciągu ostatnich 15 lat, no, nie? To mi się mocno... Ja uważam, że ustecznieniem do PS2, na przykład, na który sporo grałem. Mimo, że jest niewiele zmian, to te, które są najgorsze. A w każdym razie wiem, że to jest ciekawe urządzenie i te 40 zmian, o których oni mówią, i regulacja gałek, no i inne długości śrubek. I guziki, trochę te śrubki, to wszystko tam, to więcej miejsca pod palce, pod spodem. No wydaje mi się, że to jest, mogłoby się wydawać, że to 40 zmian kosmetycznych, ale one tak rzutują. Brak i trzeba wziąć pod uwagę, że to będziesz człowieku jednak trzymał w łapach i to z tym będziesz spędzał godziny, więc to musi być mega ergonomia, mega wygoda. No, ale tak jak mówię, ergonomię i kształt pada można ocenić wkładając go w swoje łapy. To, że dobrze, oczywiście, no, ergonomia, ale ja widzę, jaka jest różnica między 360 a tym jest minimalna, jeżeli chodzi o kształt i jakby jego bryła, chodzi o bryłę. Bryła jest praktycznie identyczna. Bryła jest niezmieniona, tam się zmienił, D-pad się zmienił, gały się zmieniły. No tam zmieniły się takie rzeczy, które wiesz, już nie rzutują specjalnie na twoją pamięć mięśniową, którą posiadasz z 360, więc to ta bryła jest jakby tą bryłą już ukształtowaną, ja to się nie będzie zmieniało. Słyszałem jakieś plotki, że będzie inny odbiornik do peceta i będzie to działać, ale to nie jest jeszcze potwierdzone. Ja na przykład chciałbym grać padami od PS3 w różne gry na PC na przykład, ale ja to się w życiu nie chciał, miałem kiedyś pada. No wiesz, no ale no ja teraz jakbym chciał, to nie kupię teraz specjalnie drugiego, kupić pada specjalnie od Xboxa 360, żeby grać w gry na padzie. No a jeżeli mam pady, to chciałbym wykorzystać, tak jak ty możesz wykorzystać pada od 360 do peceta, nie musisz kupować dodatkowego kontrolera. No nie, kontrolera. Ja kupiłem odbiornik za 25 zł. No widzisz, no chciałbym, jakbym mógł, to bym kupił odbiornik, gdyby to było wspierane i żebym wiedział, że gry będą obsługiwały takie rzeczy, a nie obsługują, no i to jest... Więc mówię, jeżeli będę miał możliwość grania tym padem, a na 100% go będę chciał spróbować i będę chciał na pewno nim pograć trochę, no to myślę, że to będzie mój kontroler do peceta. I kurczę,
mam wrażenie, że ten pad nie będzie wykorzystany. Znaczy nakręciłem się na tego pada, on mi się strasznie podoba. On jest naprawdę dobry. Aż tak nie będę od razu się przesiadał, jak wyjdzie, bo cena pewnie będzie zaporowa, a ja mam tego... tą drugą edycję pada od 360, która i tak ma sporo tak poprawek, jest spoko. Bo właśnie te gałki, które są w tej wersji, którą mam, to są praktycznie bardzo podobne do tego, co w One. Też nie ma być tej martwej strefy i kurczę, i te gałki mają chodzić też inaczej. No, muszę poprawić tą konstrukcję, bo one rzeczywiście się wypaczały, jeśli chodzi o kwestie, że nie zawsze wracały idealnie do środka. No mój ten docelowy od PS3, on już jest martwy od prawie 6 miesięcy. Rzuca mi sam granaty, albo na przykład gałka nie wraca mi i przesuwa mi się obraz. Minimalny, jak ruszę, to przesuwa mi się cały obraz na przykład w lewo bardzo mocno. I więc on już zaczyna mieć dość. No to tak jest. Ja ten pad, który mam, to jest już mój trzeci. Ja mam od 2007 roku, czyli tak na 2,5 roku mniej więcej te pady wystarczają. W każdym razie już, żebyś więcej nad padem nie rozpływać, to wydaje mi się, że to będzie najfajniejsza i najlepsza rzecz tej konsoli, kurczę. Dla mnie mam takie też wrażenie. Mam takie wrażenie. Kolejna rzecz, jeżeli mogę się tylko wtrącić, jeżeli rzeczywiście też miałbym się dołączyć do takiego ocenia, co było najlepsze, to się zgadzam, że tak, ten pad wygląda najlepiej ze wszystkiego, ale czy jest najbardziej ergonomiczny, to jeszcze mi ciężko powiedzieć. Ale to mi tak to się nie podejdzie, skoro ty mówisz, że to by się pad o 360 nie podoba. Nie, dla mnie kwestia ułożenia kciuków, ale mówię o samej ergonomii, jak to leży w ręce, prawda? Nawet o ergonomia jest nawet podstawowa, te od DualShock 3 ma za krótkie po prostu, te takie wypusty, które są pod nadgarstki. No teraz będą miały dłuższe, to może ale się dalszym ciągu jak Triggery zagięte do środka, to jest w ogóle joke, nie? Ale Teraz nie będzie triggerów zagiętych do środka, wiesz. Całe szczęście. Tak jak mówię, no może się, wiesz, potrzymajmy oba pady w rękach i oceńmy na tej podstawie. Bo chociaż pad jest dobry, no. Chociaż pad, o czymś dobrym można powiedzieć. A nie pohajpujemy się za to Kinectem, który jak się okazuje musi być non-stop podłączony do konsoli, bo inaczej nie będzie działać. W ogóle to jakaś taka zajebista kulasz-piegula, nie? To w ogóle będzie nagrywał tak twoje sekretne opowieści w salonie. No to będzie tak, jak Robert mówi, że są nakładki specjalne na Kinecta, żeby zasłaniać. Tak, to, żeby tak? Mikrofonu nie zasłonić, a zasłonić kamerkę. W ogóle, kuźwa, co to jest w ogóle? Jakaś totalna inwigilacja, trzepanie takie, i że wiesz. I w dodatku mikrofon Kinecta będzie włączony cały czas, nawet jak konsola będzie wyłączona, dlatego, że będzie słuchał, czy nie mówimy do czasem do niego Xbox On. Ale wiecie, chłopaki, mnie zastanawia inna rzecz, bo to, że on jest always on, to jakby, dobra, no, musi być włączony, żeby działało, to jakby pomijam już, dobra, niech tak będzie, ale teraz kolejna rzecz, że on będzie wszystko nagrywał i wszystko wysyłał gdzieś tam do Microsoftu, to jest jakby... Jest taka opcja, tak. Jeżeli ja teraz będę chciał, nie wiem, siąść sobie, jest lato, 40 stopni i będę chciał z gołym Wacławem siąść na kanapę i sobie pograć w grę, bo mi gorąco... Ale to już teraz tak jest na Kinectie, że w ramach, wiesz, jakichś celów statystycznych mogą to przyglądać pracownicy Microsoftu. I potem na RedTube'a, tak, od razu to leci na przykład. Nie wiem, czy mogą to na RedTube'a, ale wiesz, jak to jest milion klauzul, tam jest w regulamin na 89 stron Xbox Live, tych legasz albo wiesz, puścisz sobie muzykę, dziewczyna nastrojowo tu muzykę, włączysz muzyka player, Kinect ci wszystko nagrywa, a na drugi dzień jesteś, wiesz, na konkretnych miejscach w sieci się nie, znajdziesz. No, słuchajcie, to jest hidden cam, rozumiesz, a teraz, kategoria wiesz, hidden cam. Kinect nagrywa, to już nie będzie tak jak teraz z obecnego Kinecta, bo tam nic by nie było widać. Wiesz, teraz Full HD od razu będzie. Full HD jest 3D w ogóle w ciemności nagrane, bo to w ciemności nagrywa teraz, to w ogóle, wiesz, w ogóle pod kołdrę może wziąć normalnie. Nie, dla mnie nie najbardziej zastanawia, słuchajcie, bo no, nie, podstawowa rzecz, o której nie wspomnieliśmy, że tego Kinecta nie da się odłączyć. On musi być cały czas podłączony. Nie, no mówimy cały czas, że musi być always on, tak? Powiedziałem to. No. Ale nie można go wypiąć, bo jak wypniesz Kinecta, to generalnie się wyłączy Xbox. To będzie blue screen na przykład, albo ramka taka, nie, jak no, za Nidii Guru Meditation. Tam było meditation coś mówione tak, że ma się wyłączać. No ale generalnie, słuchajcie, mnie na przykład zastanawia w tym momencie, jak gram, to na przykład jeżeli gra nie wykorzystuje kamery, ale kamera już się wtedy włączy, no bo Xbox jest włączony, to teraz pytanie, czy ja w tym czasie też mogę zasłonić tą kamerę, czy już nie mogę, bo na przykład uzna, że nie wiem, nie widzi mnie kamera i nie mogę zagrać. Nie wiem, ja słyszałem jedną rzecz i jeszcze inną, znaczy dwie rzeczy z tym związane. Pierwsza, sytuacja, kiedy przychodzi do ciebie jakiś kumpel pograć w coś, to w momencie, kiedy on wejdzie w twoje pole widzenia kamery, to Kinect będzie miał też opcję, tak jak Siri czy Google Now, będzie opcję mówienia do nas. W związku z czym ten Kinect poprosi osobę o wylegitymowanie się. Poprosi o jego imię, nazwisko,
czy tam jakiś gamer, tak, czy cokolwiek, i zapiszę na dysku konsoli. Give me your ID, give me your ID. Tak, tak, i zapiszę na dysku dane tej osobie, że jak drugi raz ona przyjdzie, to on ją zidentyfikuje. A druga sytuacja jest taka, że... Jak się nie legitymuje, to co? Nie wiem, to Xbox się wyłączy. Albo mama dała ci bana, nie grasz. Ja się mówię, śmieję, że to jest mój pokój, czy tajne laboratorium Microsoftu, bo chyba pomylili trochę powołanie. A druga sytuacja jest taka, że jak są wypożyczalnie na przykład filmów, te cyfrowe, to tak jak mówiliśmy kiedyś o tym patencie, że Microsoft będzie miał pay-per-view per person, czyli na przykład kupić na dwie osoby licencję na oglądanie film, no to jak Kinek wykryje trzecią osobę, to każe jej spadać, bo inaczej się film... Tak? W związku z czym to rzeczywiście będzie i będzie już zaimplementowane w Xbox One i Microsoft zamierza, że tak powiem, aktywnie korzystać z tego patentu. Super, super. Rzeczywiście taka funkcja wspaniała będzie. Wszystko dla ludzi, absolutnie. No jestem porażony tymi rzeczami. Nie wiem, coś jeszcze może na temat, może byśmy coś na temat może gier powiedzieli, bo o grach w sumie, no o tym, co chociaż co zapowiadają. Fakt zapiątka, no, to tak, trailer mógł być taki sam, do czwórki zrobiony, więc to nie było żadne zaskoczenie. Call of Duty to, jak się przyznali twórcy, nie jest na nowym silniku, tylko jest na starym. Ale tak? jednak nie dali się ci gracze oszukać, stary, nie? Stary silnik w sensie, że co, że nie, w ogóle nie wymienili silnik? Oni powiedzieli, że to jest nowy silnik w sensie, w tym sensie, że to jest takie dużo przeprogramowane. Podrasowany stary silnik, gdzie dali się stary silnik? To jest dalej z czasów Quake'a, trójki, dalej ten sam silnik. No, nie ukrywajmy, że było to widać. No, najlepiej było to widać, jak już tam jacyś internauci zauważyli fajnie, że się jerali... Na kwadratowych palcach nie, było fajnie, że się jerali a propos tego światła i w ogóle, że to wszystko będzie takie piękne i cudowne. I jest tam screen, tak, czy zdjęcie. Słońce z dwóch stron. Mamy dwa słońca, prawda? Jedno słońce rzuca promienie światła przez drzewa, a drugie słońce przebija się jasno prosto w kamerę, więc... No to doskonale... Wiesz, nie wiadomo w jakiej galaktyce to się działo. No, wybuchy były dalej tragiczne. Także nie, ogólnie to nawet nie chce mi się o tym Call of Duty nie, gadać, no, wiecie, nie ma za bardzo tak, oczu, się tak, że nada. I to jeszcze było, wiesz, pokazane, jak robić. W każdym razie tutaj jest mowa o 15 ekskluzywach, no, jest mowa o 15 exach, nie? Podkreślmy jeszcze jedną rzecz, że zapewne wszyscy, którzy gdzieś tam się interesują Call of Duty, czy nie tylko samą konferencję, to już to widzieli, ale 90% uwagi było skupione właśnie na tym, jak robili, a pozostałe tak 10% to było o psie, czy nawet więcej było o tym psie, już się wszyscy śmieją, że to... Tak, już słyszałem nazwę właśnie, że moka to jest psa. Kundel Warfare, na przykład, nie? Fajna nazwa. Szarik Warfare. Po co mi panowie w czasie konferencji oglądać, jak robili moka podskakującego czy szczekającego psa, nie? Ale wiecie, no jeszcze gdyby to było jakieś nowatorskie, no ale no, robione były mokapy koni. A ja już wiecie, i co to wam nie powiem, jest jakaś, że ta widziałem dzisiaj niskobudżetowy Mars Warlocks mają faceci włosy na rękach. Rozumiecie, gra do arcade za 50 zł. No to i jest zrobiona mega tanim budżetem, także jakoś nie korzysta z Rocket Science Level Star. No to może nie są takie Rocket Science włosy, wiesz. Mi się najbardziej podobało, jak zrobili... A jak on reagują na przykład na zimno, ciepło, może nie reagują wtedy, nie stają tam. Nie reagują, ale tam też nie reagowały, bo to tekstura była. Może rosa się otrzyma, będzie się trzymać tak, tych dłużej, 50% dłużej będzie się trzymała. Nie, ale słuchajcie, rosa nie odparuje. W Call of Duty na multi do tego, na pewno. Zrobili bardzo fajne porównanie screenów. Gdzieś tam trafiłem, porównanie screena właśnie z Killzone'a trójki i z nowego Call of Duty. Chodziło o twarz głównie. To moim zdaniem takiej przepaści, a nawet wręcz bym powiedział, że postać z Killzone'a trójki wygląda miejscami lepiej niż z Call of Duty. No ale... No, mnie najbardziej zaciekawiło to Quantum Break, tak? Czyli no ale co pokazali? Mnie najbardziej... A czy zaciekawiło, tak? Ja nie powiedziałem, że to czym? Fajna gra, czy mostem? Nie? W sensie... czy dzieckiem? Nie, chodzi o to, że widać tam pewien... A wiesz, że to ma być na potrzeby... Trochę klimat nawiązujący do Alan Wake'a. Znaczy, ja wiem, że oni potrafią po prostu zrobić dobre, wciągające gry TPP i uważam, że mają spore szanse, żeby coś fajnego zrobić, o tak. Bez no Alan Wake nie był nie, tytułem. Alan Wake nie jest może. Jednym z bardziej niedocenianych gier i jest świetny. Też mam to takie wrażenie, tych, że to jest chyba jedyna gra na Xboxa, przynajmniej to tak jak mówię, taka, która najbardziej żałuję, że w nią nie zagrałem. No widzisz, to ja jeszcze mi trochę żałuję, że nie zagrałem w Halo, ale okej, to jest Halo. Ja mam Xboxa i nie zagrałem w żadne Halo, bo ja na przykład w ogóle nie kumam tej marki. Mm-hmm. No okej, no to wiadomo, nie dla wszystkich wszystko. No, tak czy siak, to są te gry, ma być 15 ekskluzywów.
Z czego już teraz wiem, że dwie będą na Kinecta na bank, bo jakaś jedna ma być chyba w bundlu. Wiemy już teraz, że dwie będą, także... Może się jeszcze więcej wykruszy, wysieje z tego. Osiem to mogą być nowe marki, więc... Mnie najbardziej zastanawia, najbardziej w tym wszystkim zastanawia, że Microsoft szatnął się na tą konferencję. Jakiś był powód, że zrobili ją przed E3, prawda? Żeby gdzieś być unikatowi, żeby zdążyć... Hype marketingowy, wiesz, podkręcić. No ale nie, okej, okay. Chcieli podkręcić. No to logicznie myśląc, prawda? Jeżeli robią taką konferencję, te gry i to wszystko robią już od jakiegoś czasu. No ponoć tam gdzieś były jakieś newsy, że mają ponoć 6 miesięcy obsuwy, bo tam trochę tytułów pokasowali, coś tam im do końca powychodziło, więc mocno to zrobili jakieś przegrupowanie w szeregach. I patrząc na to, co pokazują na tej konferencji, wnioskuję, że dużo było w tym prawdy, bo szczerze mówiąc, no robiąc tak dużo konferencji, jest to zapowiedź, prawda, konsoli. Podoba mi się podejście Sony'ego, które pokazało głównie gry, bo to jest jakby istotne, prawda? Ale jasne, tylko ale nie, ale konferencja tylko, Sony nie, była dla graczy, a ta nie, konferencja była dla ludzi. Daj mi dokończyć myśl, prawda? Tak jak mówię, Microsoft poszedł trochę w innym kierunku, ale jeżeli idziesz w innym kierunku i nawet w jakimś tam przynajmniej minimalnym stopniu ma być to konsola do gier, bo chyba też jest takie założenie, przynajmniej tak myślę, że Microsoft myśli o tym jako konsoli do gier, a nie tylko jako urządzenie do kablówki i do przełączania między grami a oglądaniem telewizji. I kwestia z tego typu, że jeżeli chcesz coś zaprezentować, to zaprezentuj to dobrze. No, co to było? Jakiś nędzny trailer? Nie, to była najtragiczniejsza, jasne. No, tylko sobie przypominam czasy, kiedyś Sony to tak samo było. No to, do dziś nie zapomnę. Mówię. Jak było, że to jest gra dotycząca historii Japonii i nagle było, no właśnie wyskakuje tutaj wielki krab. No, tak wiesz, totalnie. No, albo rewolucja, nasza konsola umożliwia, tutaj jest gra, że w czasie rzeczywistym zmiana broni w grze, nie? A słynny pan, który z IBM-a opowiadał o super zaawansowanym procesorze Cell, tak? I było w tle słychać przewracanie szeleszczących kartek, bo tak bezczelnie czytał z kartek. Więc Sony popełniło w przypadku tak. konferencji... To po prostu, to tak jakby zrobili kopię tego, tak, to było olbrzymi fail w tamtym czasie. Właśnie to chciałem powiedzieć, że Xbox ten One, czy XO, tak, teraz w jakiś sposób bardzo mocno się cofnęli, jakby jeżeli chodzi o formę prezentacji, do czasów PS3, popełnili te same błędy, które zrobiło wtedy Sony, a Sony z kolei wyciągnęło wnioski i zrobiło w zupełnie... Tak, tylko że Sony, te błędy, które były, to praktycznie przez prawie 3 lata to im się odbijało. No to ich kosztowało, czkawką. To im się czkało, dokładnie. Ale, to im się 3 lata czkało. Ale w jaki sposób, wiesz, dla mnie jest istotne, że idą w dobrym kierunku. Tak jak mówię, zawsze można wszystko gdzieś tam zepsuć i tu nigdy nie ma pewności, że gdzieś tego w jakimś momencie nie schrzanią. Ale patrząc na to, co na razie pokazali, co na razie zapowiedzieli, no to zdecydowanie idą w dobrym kierunku. Xbox gdzieś się pogubił, ale do tego skończę tylko myśl, którą chciałem jakby zamknąć, że wiesz, jeżeli coś pokazujesz i masz pokazać przynajmniej 3 gry, prawda, no bo w sumie chyba tyle pokazali, tak? Forza, Quantum, to... No i trochę sportowych gier pokazali. No i tutaj sport, no to było sportowe, sportówki, no to w sumie 4, no okej, okay, to było sporo. Sportowe i Call of Duty, to jeżeli pokazujesz te gry, to pokazaliby przynajmniej 5 minut jakiegoś gameplayu z którejkolwiek gry, no nie wierzę, żeby... Nie, no to się zgadzam, że nie tyle dobór gier, bo on był taki, wiesz, oczywisty, taki jakby mało wyszukany. Był amerykański, tak, bo więcej niż tak, sposób ich pokazania to był rzeczywiście jeden z większych failów tej prezentacji. Mhm. To tu się zgadza, znaczy, rzeczywiście. Ja tak powiem wam tylko na koniec. Mam takie wrażenie, bo nie chciałbym, żebyśmy przeciągali za bez sensu. Nie będziemy. Bo i tak pewnie jeszcze masa rzeczy się wylarzy w ciągu najbliższych targów E3, ale mam takie wrażenie, że Microsoft nie interesuje się starym kontynentem i widać, że usługi, które się tam pojawią, te wszystkie feature'y, te wszystkie wodotryski, które... 400 milionów dolarów nie wydali za NFL, nie będą, kurczę. Nie będą u nas dostępne, no w ogóle. Europejczyk nie będzie miał do tego dostępu, a już Polak to w ogóle. No to w tym momencie będzie bardzo mocno wykastrowana konsola do gier. Szczerze mówiąc, bo jeżeli... Dokładnie, już teraz przecież i nie pamiętacie, jak jest z Xboxem 360, przecież ja do tej pory mam konto live na jakiś tam losowy adres w Manchesterze. Mhm. Cały czas był problem z dostępnością, na przykład dzięki temu w ogóle mogę brać udział w programie Xbox Rewards, który dalej w Polsce nie jest dostępny, który umożliwia ci jakiś tam stałą 2% zniżkę. No, ale Xbox bardzo długo przecież olewał polski rynek. Jakieś... Długa nieobecność live'a na rynku, to też trzeba o tym pamiętać. No, no właśnie o to chodzi, bo ta akcja tak, przecież, tak. którą też się sam włączałem, czyli ten polski live, było takie poruszenie w społeczności.
I teraz wygląda na to, że będzie jeszcze gorzej, tak? No, bo Kinek nie będzie mówił po polsku. Docelowo chcieliby, ale na premier na pewno się nie uda. Nie wiadomo, jak będzie, na przykład te sklepy z używkami, to jeszcze właśnie zanim przejdziemy dalej, chciałem na sam koniec poruszyć temat tych używek. Otóż wszystkie sklepy, które będą jakby miały przyzwolenie Microsoftu na handlowanie grami używanymi, będą musieli być podłączeni w Microsoftową chmurę. Tak, no muszą być autoryzowanym jakby takim punktem serwisowym tej firmy, no, Microsoftu. Tak, ponieważ chodzi o to, konsola Xbox One łączy się raz na 24 godziny przynajmniej z internetem i sprawdza te licencje. Każda gra, jaką mamy, ona się przypisuje nam do konta, wobec czego musi być jakaś fizyczna możliwość wymazania tej licencji. Wiadomo, że z konsolą nie będziemy chodzić za każdym razem do punktu sprzedaży, no więc to sklep musi mieć jakby podłączenie sklep z tą chmurą. I tutaj są dwie sprzeczne rzeczy, bo nie wiemy, co w przypadku, kiedy ktoś będzie chciał sprzedać na Allegro na przykład swoją grę lub się z kimś na przykład wymienić. Są w tej chwili, można powiedzieć, dwie opcje. Albo jest, że rzeczywiście będzie opłata równa nowej grze, co niby albo zostało implementowane. Albo właśnie będzie tak, że w momencie, kiedy zainstalujemy grę, to albo sprzedamy ją w autoryzowanym punkcie, zakładając pesymistyczny scenariusz, że żaden sklep w Polsce nie będzie miał tej autoryzacji, bo u nas nie ma, wiecie, żadnych takich sieci sklepów międzynarodowych, a na przykład MediaMarkt czy Saturn nie handlują używkami, dokładnie, Empik jest lokalny, i się więc już wycofuje można tutaj założyć. I się wycofuje, w związku z czym można założyć, że żaden sklep w Polsce nie będzie miał tej autoryzacji. I co wtedy? Znaczy się, że polscy gracze będą mieli w ogóle zabroniony, wiesz, handel grami, pożyczanie gier. To jest jakieś absurdalne. A poza tym te opłaty, które Microsoft nałoży na sklepy, spowodują, że różnica, jak wyliczali niektórzy gracze między tą nową grą a używaną, to będzie po prostu, wiesz, na nasze, nie wiem, 30-40 zł. No czyli tak, będzie no to po prostu używka kosztowała 170. I tak naprawdę, czy ja zapłacę te 170, czy to sklep na mnie nałoży autoryzowany, to tak czy siak jest kwestią praktycznie zarżnięcia tego rynku. Doprowadza to trochę do sytuacji, tak mi się wydaje. To jest tylko nośnikiem takiego kodu aktywacyjnego i w tym momencie praktycznie, wiesz, jest blokowane jakikolwiek i redystrybucja. No ale co też... Tak, to jest twój, wiesz, wykupiony twój klucz. To klucz ja zagrałem dzięki temu, dzięki wymiankom gier, ja zagrałem w dużo więcej niż był w stanie i mówię, ja często robiłem też takie sytuacje, że na przykład dwie stare gry używane wymieniłem za nową, albo była taka, właśnie plus jakaś dopłata. W Empiku też były mnóstwo różnych takich też korzystałem kampanii. Właśnie z tej promocji raz. Ale też. Naprawdę to jest dla mnie podstawa, bo są takie tytuły, że ja nie widzę, ja nie jestem jakimś kolekcjonerem, nie muszę trzymać na półce, ale w tym momencie no to chyba wszyscy gracze z defaultu stają się kolekcjonerami, bo jeśli nośnik, wiesz, wkładamy, on nam się instaluje i jest przypisana gra do konta, no to tak naprawdę ten nośnik Blu-rayowy rzeczywiście ma tylko taką, wiesz, jest tylko kolekcjonerską no wartość. Ma konkretne zadanie. Właśnie, trzymaj mnie, bo ja jestem twój. Dobrze teraz, wspomniałeś tak? Kolekcjonuj mnie. O tej rzeczy, że będzie odtwarzacz Blu-raya, tak? Czyli dowód wielkiej porażki Microsoftu, przecież oni kiedyś promowali to HD DVD swoje i tak się mocno wzbrajali przed tym Blu-rayem, bo to przecież no, technologia bardzo mocno wspierana i zresztą współtworzona przez Sony, więc w jakiś sposób musieli się do tego przekonać i chcąc być centrum rozrywki, bo to jest w tym momencie... Ale Blu-ray jest tak i tak trochę porażką wygrał, ale to było takie trochę pyrrusowe zwycięstwo. No może trochę tak, ale... Bo cyfra zabija. No tak, to jest prawda, że to bardzo, bardzo mocno gdzieś tam to zaczyna dominować. Ale do czego zmierzam, bo to jeszcze jedna rzecz właśnie... No to, co prawda istnieje jeszcze, a propos tego, co powiedziałaś, istnieje bardzo spore szanse, że jak teraz będą wprowadzali 4K, czy wprowadzają 4K, to jednak, wiesz, nośniki dalej będą najbezpieczniejszą formą przenoszenia tych filmów, no bo te filmy będą gigantyczne po prostu. Tak, to masz rację, to może być taki powrót to Blu-rayu. To 4K bardzo mocno będzie ratowało Blu-ray, mimo że Sony cały czas mówi, że na przykład planuje na nowym PS4 wypożyczalnię filmów 4K internetową. Nie wyobrażam sobie tego, szczerze mówiąc, na ten moment, ale okej, to zobaczymy, jak to wyjdzie w praniu. Ale nie o tym chciałem powiedzieć o tym, bo mówi... Ilości danych, które będziesz miał zaciągnąć, to będą nieludzkie. Nie,
kosmiczna, no to... a Xbox One obsługuje 4K na wyjściu, taka a propos ciekawostka. No w końcu jest od telewizji, no to musi. W końcu wiesz, no na czym się musieli skupić, no. To jest Xbox All in One, bo jak podłączysz dekoder, Kinecta, internet i coś, Bóg wie jeszcze, ale no to najlepsze to wszystko działa, że nie ma opcji nagrywania. To jest też dla mnie najdziwniejsze. Z tego względu nie ma opcji nagrywania filmów. Czy ma opcję nagrywania? Nie, dla mnie, wiecie, podsumowanie całości to jest po prostu Xbox Go Home i po prostu... Ale nie, no, jeszcze jedna rzecz tylko. To jest dla mnie tytuł... To powinno być taki, wiesz... To powinno być na pudełkach napisane. Nie, słuchajcie, jeszcze jedna ważna rzecz, bo mówiliśmy o tych używkach w Xboxie. Tylko na koniec warto wspomnieć o tym, że Sony... Mimo iż tam mówi, że no niby ta sytuacja, jeżeli chodzi o używki w przypadku Sony'ego, jest taka semi niejasna, bo twierdzą, że to... Znaczy, zostawiam to w kwestii wydawców. Tak, niby zostawiam w kwestii wydawców, ale jak to do końca się ułoży, jak to będzie wyglądało, no to nie mamy chyba 100% pewności. Możemy dla mnie, jeśli Sony udostępni taką możliwość wydawcom, to również będzie współwinna. Także to nie jest tak, że jak EA wprowadzi blokadę używek, to dają furtkę, cały hejt na EA, dają tylko furtkę. Ja rozłożę 50% na Sony i 50% na EA. I będziesz hejtował po całości. Może tak być, dokładnie. No tak to może wyglądać. No dobra, no co, damy sobie spokój z tym. Czekamy na E3 z ostatecznymi wrokami i wtedy po E3 każdy z nas powie, na koniec. Nie dziwię, naprawdę, bo już dobra, no już ostatnie zdanie, bo właśnie to, co chciałem powiedzieć, że mi się wydaje, że, no bo ile, do E3 to mamy w sumie, co, 20 dni? 3 tygodnie całe. Nie całe 3 tygodnie, praktycznie. Nie całe, dwa z kawałkiem. Dwa tygodnie. We wtorek, od wtorku będzie 2 tygodnie. I wydaje wam się, że Microsoft, jeżeli teraz nie było w stanie pokazać gier, nawet to jeszcze jedno, o czym trzeba wspomnieć. Znaczy, nie wiem, czy nie byli w stanie, może nie chcieli. Nie chcieli pokazać. A to jest takie gadanie, wiesz, to się mówi, ja nie chciałem, ale tak naprawdę pokażą nie mogą. Pokażą gry, jestem ale przekonany, że jeżeli, pokażą jeżeli dużo gier na E3. Testowali nowego pada i testowali nowego Kinecta na zasadzie demie technicznym, latali sobie helikopterem, tak, używając pada, a na Kinectie byli w stanie pokiwać laleczkami, a z kolei... Paweł, nie wiemy, może tak chcieli zrobić to. A może myślę, chcieli że to się już skupić jest na sprzęcie, fanboy Sony'ego pokazali się sprzęt, włącza. Pokazali, nie, jak wygląda mi się, sama maszyna. Ja się zastanawiam, zastanawiam w tym momencie, bo nawet zwróćcie uwagę, że jak pokazywali wszystkie rzeczy, że tam gdzieś coś będzie się działo, czy będzie jakieś granie, to pokazywali głównie na konferencji demka takie technologiczne, prawda, animacje. Co oznacza zupełnie nic. Ja bym w ogóle nie wrokował. To nic nie oznacza, bo to równie dobrze można powiedzieć, że na Sony pokazało Killzona z kompa i to też nie wiadomo, z czego ale to pokazali. Nie. Więc to jest wiesz, takie, wiesz. Ale wiesz, to tu zaczynamy za bardzo kombinować, moim zdaniem. Wiesz co, wydaje mi się, że Sony nawet nie pokaże konsoli, bo skoro nie pokazali w lutym, to pewnie dalej nie mają jeszcze podła i nie dobrze, pokażą. No ale grając, może jakie dla ciebie ma znaczenie kształt obudowy? Kształt obudowy nie wpływa w żaden sposób na wydajność. No słuchaj, ja chcę wiedzieć, co kupuję, a nie, że kupuję sobie, nie wiem... Czy wiesz, to trochę jest inaczej, bo to jest taki aspekt czysto psychologiczny. Tak, widać, to się zgadzam, że to coś jest wypracowane i coś mamy. To, tak? Ja muszę to znaleźć jest faktycznie fizycznie istnieje przestrzeń urządzenie. Na to i w pokoju. Nie, także to jakby doczepianie się do tego, że Xbox pokazał skrzynkę, a Sony nie pokazało skrzynki, to już jest takie trochę czepianie się w tym momencie. Okej, ale ja specjalnie nie, to jakby pokazałem, wiem, że to nic ale to tak samo jakbyś chciał powiedzieć, że nie pokazali gier, a nie pokażą na E3. A może ale pokażą nie, właśnie E3, przywalą tak, że pokażą. Czy uważacie, że mają szansę, bo te 2 tygodnie teraz mają, czyli tak wbrew pozorom niewiele czasu, jeżeli... Ale nie mają 2 tygodnie, bo oni mogą cały to mieć gotowe od roku. Dobrze, to tylko, gotowe. Że... tylko nie chcieli pokazać wydaje teraz. Wam się... A przez 2 tygodnie no to mi się wiesz, wydaje, że... myśli, że będą pisać przez 2 tygodnie gry? Nie będą no, tego robić no przez 2 tygodnie. Nie mają to gotowe i no pokażą dobrze, to. Tylko teraz zastanówcie się, zrobili prezentację i to w takim razie zdecydowali, że nie pokazują na głównej prezentacji swojej konsoli gier, tak? I przez... Nie, w ogóle zrobili tak, pokazują teraz TV, a na głównej konsoli no będzie na przykład tylko profil. 20 minut o TV, a reszta będzie a propos gier. Tak myślę, że tak może być. Oni po prostu zrobili zmianę profilu i chcieli to podkreślić mocno, takie mam wrażenie. Może tak być. To był przekaz do mainstreamu, to była taka konsola mocno mainstreamowa. Oni mam wrażenie wyszli, że E3 oglądają hardkorowi gracze, a ta konfa była jakby mylnie zhypowana, jakby przez analogię do tego, co pokazało Sony. Gdzie Microsoft postanowił jakby pokazać mainstreamowi, a mainstream odebrał tę konsolę bardzo pozytywnie. Ja oczywiście nie chcę mi, że to bronić, bo mi się totalnie nie podoba ta konsola i nie kupię, ale czytałem na blogach technologicznych, nawet jakieś na Forbesie, na blogach i tak dalej, naprawdę mainstream jest zachwycony tą konsolą i mi się wydaje, że mimo, że w internecie będzie hejt i tak dalej,
oni trafili w swoją grupę docelową taką, jaką zaplanowali. Myślisz, że sprzedadzą tyle, ile planują? Bo to też jest istotne, bo nie wiem, czy tutaj jakby generalnie powiedzieliśmy. Nie sprzedadzą tyle, ile planują. Dekodery się rozchodzą inaczej niż konsolę. To jest jedna ważna rzecz. I to kwestia tego, jak zareaguje na to rynek, jak zareaguje grupa docelowa, która ma się tym, że tak powiem, cieszyć, no. Cena będzie odgrywać, bo wiesz, zwykle cena to jest te jakby funkcje telewizyjne rzecz. Można sobie za 5 dolarów, za 500 stów, za 5 zł, dla mnie, za 500 zł można sobie w takim boksie, no. Tak jak mówię, jeżeli będą po 5 dolarów, kupię 2 Xboxy. No nic, to trzeba będzie ogarnąć za jakieś... No to kupisz dwa, to będzie się dwa wypasione dekodery. Ja powiem tylko, że się to nie dziwię, jeśli Xbox będzie większym sukcesem finansowym niż to, co zrobi Sony. Myślę, że może być. Może tak być. Jako dekoder może się sprzedać bardzo. Oczywiście w internecie będzie więcej pozytywnych rzeczy na Sony i tak dalej, ale jakoś Wii wszyscy hejtowali w necie, a 100 milionów ktoś kupił, tak? No, ale miliarda myślę, że Microsoft nie sprzeda tak, jak planuje, więc... Nie, no to w ogóle się powinni puknąć w czoło. Nie, to trochę jest przegięcie pała, ale to się na pewno dobrze rozejdzie. Na pewno na... Za daleką wodą się to dobrze nie Nintendo pokazuje, że można opierać się, tak jak 3DS, sprzedaż praktycznie o jeden rynek. Myślę, że Microsoft dobrze będzie sobie radził. Jest w stanie, tak duży popyt wewnętrzny jest na to, że oni są w stanie zarabiać tylko i wyłącznie na rynku amerykańskim. Ja myślę, że no wy tutaj tak hejtujecie tego Xboxa trochę i w ogóle, ale tak dla samego pada to pewnie kupicie konsolę. Ja kupię samego pada, jestem do pewien. PC, ale nie, no ja tak samo. Z konsolą musisz pada kupić, jestem w stanie to się kupić. Nie będzie liczyło. Ale nie, to nie muszę, tak nie jest napisane w instrukcji. No, tego nie wiadomo, wiesz, może być niezgodne z regulaminem obsługi konsoli. Nie, jak co to mam pada od Xboxa 360, więc... A jak faktycznie tak będzie, to zawsze mogę wziąć tego 360 dokładnie, także... Dobra, także lecimy dalej, bo mamy czasowo. Lecimy dalej. Po E3 wrócimy do tematu. Paczka newsowa i wiecie co, rzuciło mi się w oczy... rzucił mi się ciekawy materiał odnośnie gry Shadow Warrior. To robi Flying Wild Hog i to tak czuć taką japońszczyzną, ale taką, wiecie, coś a la Ninja, Kraj Kwitnącej Wiśni. Nie wiem, widzieliście materiał wideo z tego? Gra wygląda dosyć konkretnie, dosyć brutalnie, tak krwisto jest. No ja widzę, to jest trochę nie moje klimaty, ale tak nawet intrygująco wygląda. A to jest jaka platforma? To ma się pojawić na obecne generacje konsol i na przyszłe, więc to się będzie pojawiało, to się ma pojawić po prostu wszędzie. I tak powiem wam, że przejrzałem to. Nie wiem, no nie jestem jakimś, może nie wiem, czy nie jestem fanem. Generalnie to się pojawi w tym roku, ale nie jestem fanem jakichś, wiecie, samurajów, jakichś takich akcji. Ale myślę, że to nie będzie tak do końca typowo jakoś takie samurajskie bieganie i otwieranie typów w każdy możliwy sposób, jaki tylko się nam tylko przyjdzie do głowy, tylko że tutaj coś będzie więcej, bo tam się pojawia jakaś broń, jakieś takie, no to może być jakiś taki ciekawy miks różnych takich fajnych rzeczy, przede wszystkim fajnie osadzone, bo jednak ta Japonia mi się w niektórych produktach podoba. Nie, no bo tak jakby powiedziałeś, że ci się nie podoba, a za chwilę, że ci się podoba. No nie jestem jakimś takim dużym, ogromnym fanem jakimś takim japońszczyzny takiej typowej, ale... A ta gra będzie tylko na cyfrę, bo jakoś tak wygląda mocno tak... Czy to będzie taki detail? Nie ma informacji. No to ma się pojawić wszędzie, więc może to będzie cyfra, może to będzie typowy digital. Jakoś tak bardziej mi pasuje, no. Może tak się okazać. W każdym razie mi ta gra się... Znaczy, po to spodobał mi się materiał i... To jest jakiś teaser trailer. Tak, to jest taki miks. Trochę widać trochę z gry i trochę widać takiego... No taka jakaś mała opowiastka, ładnie to zarysowane, więc shurikeny się tam pojawiają, jakieś miecze samurajskie, więc to się też pewnie jakoś tam nazywa konkretnie, ale mówię, nie jestem jakimś fanem gatunku. Wydaje mi się, że to może być coś ciekawego i będę się na pewno przyglądał. Także to jest fajna rzecz i o tym możecie sobie zobaczyć, nawet chociażby u chłopaków z HC Gamera, bo to akurat od nich news. Tak, to jeszcze przypomnę tytuł, no, tylko Shadow Warrior, bo Shadow czasami Warrior. Wspominacie, żebyśmy powtarzali, bo mówimy, mówimy, a potem już nie mówimy. I nie przypominamy tytułu, tak. No dokładnie. Mnie osobiście... Tak, teraz... To mogę coś nie powiedzieć? Się. Nie mogę coś... No możesz, nie, możesz, jasne. Nie, jak mam być szczery... Masz 30 sekund. Właśnie, nagadałeś już, no. Tak, dobrze, dziękuję, pa.
To nie jest remake. Nie, tam jakiś, czego coś remake? Tam było, jakiś, z jakiegoś starocia odświeżali, coś tam było, tak? To ja kojarzę, dobrze kojarzę? Coś mi się pewnie pomyślało. To chyba nie to. To może nie to. To chyba nie to. No nie, jak obserwuję screen, to tak szczerze mówiąc średnio mnie to kręci. Jakoś tak, niczym mi ten tytuł szczególnym nie zainteresował. No taki zwykły, generic. A nie wiem, mi się spodobało, więc o nim tak, mówiłem, więc wydaje mi się, że... Nie, jasne, jak najbardziej. Że to właśnie będzie jakaś taka ciekawa Japonia pokazana w jakiś taki ciekawy sposób. Takie mam przynajmniej wrażenie. A jak się okaże, to się okaże. I kolejna rzecz, która mi też wpadła w oko, to... Goście od Walking Dead walczą nad kolejnym produktem i widzę, że on się nazywa w ogóle The Wolf Among Us. I to tak wygląda, w ogóle typowy taki cel shading, typowo jakby się patrzyło na Walking Dead. Tylko to w ogóle, nie wiem, widzieliście w ogóle z tego screena? Widzieliście, jak to wygląda? To wygląda, jest typowo kropka w kropkę jakiś komiks i to wygląda przyzwoicie. Pojawiają się jakieś zwierzęta. To będzie, mam wrażenie, że to będzie taki dość odjechany tytuł, ale z tego co wiadomo, to będzie taka typowa epizodyczna też przygodówka, czyli standard w ich produkcjach. I no, oparte jest w ogóle na adaptacji komiksowej Fables. Nie wiem, ja tych komiksów w ogóle nie znam. Tak, ale jest praktycznie komiks żywo przeniesiony, chyba jeszcze bardziej jak Walking Dead. Tak, no, naprawdę świetnie ta oprawa wygląda. Wygląda to po prostu świetna kreska, świetne to jest dla oka. Oby lepiej działało na PS3, ale raczej mam małe oczekiwania po tym, jak Walking Dead działało. No, Walking Dead, no, miało problemy Tu mamy ładnie obrobiony, prawda, bo na pewno jest trochę gdzieś tam podrasowany, a pytanie, jak to rzeczywiście na konsolach będzie śmigało, jak to będzie wyglądało, czy te krawędziowanie i antialiasing nie będą zabijały trochę tego efektu. Wiesz co, nie wiem, ja tu specjalnie aż tak to nie będę się do tego tak przypatrywał tym aspektom. Jeżeli gra będzie fajna, tak jak Walking Dead było fajne i łyknąłem je na dwa razy, i jeżeli tu będzie tak samo świetnie oprowadzona i fabuła, i jakby narracja, i to wszystko będzie się trzymało spójnie, to też niewykluczone, że łyknę na raz, także no nie wiem, podobno jest jakiś aspekt walk, który będzie się też jakoś specjalnie jakoś tam wyróżniał. I teraz to będzie coś się będą jarać, wiesz, no Telltale to nie jest nowicjusz na punkcie w temacie właśnie takich gier. Teraz po Walking Dead jest na nich niezły hype. Myślę, że oni robią swoje, nie spodziewałbym się może aż takiego hitu, ale może być jeszcze solidna produkcja. Co, Jurassic Park robią, tak? Czy już jeszcze tam chyba walczą z tym Jurassic Park? Z tego co pamiętam. Możliwe, ja nie wiem. Tak, oni nie też coś mieli robić. No, będzie też drugi sezon, tak? Walking Dead, to też wiemy, że. No to jest to, co zbliża. No to nie wiem, w każdym razie mi się to podoba, wygląda to przyzwoicie i no te rysuneczki są bardzo klimatyczne, one mi od razu mnie to bierze, więc tak jak mnie brało od razu Walking Dead i nie wiem, Powrót do przyszłości i no może Sam & Max już mniej, ale Back to the Future właśnie, Walking Dead, to i jak to raz to zobaczyłem, to zakochałem się od razu w tych kilku grafikach i wiem, że to jakby nie było, to będzie tytuł dla mnie. I nie wiem, chcecie coś jeszcze w temacie? Chyba tak, nie, bo to w temacie wiadomo. Poprzedniego newsa, tylko... Tak, bo już widzę, że tutaj chłopaki coś wygrzebaliście, że jednak to jest remake, że Shadow Warrior to... Reboot. To jest remake gry. To 3D Realms. Albo reboot w ogóle z 97 roku, więc mała wtopa, nie dopatrzyliśmy, ale już wszystko jest wyprostowane. Także to będzie jakaś taka po prostu powtórka z rozrywki. Też tu widzę, tak patrzę na okładkę, to też są miecze Polacy i krew, to czerwono i tak, to Polacy, to więc to będzie fajna rzecz, tak mi się przynajmniej wydaje. Teraz też będzie o Polakach. Jeżeli mogę, to jeszcze a propos Telltale Games, bo wspomniałem, że robią Jurassic Park, a nie miałem pewności, sprawdziłem, robią Jurassic Park i robią jeszcze Tales of Monkey Island, to jeżeli chodzi o przygodówki, więc oni tak ten rynek, no to... rynek przygodówki. No może się chłopaki nauczą panować nad kodem przede wszystkim. No tak, to by było bardzo miłe, gdyby Dead... się udało. Bo w Walking Dead widać, że trochę im się to wymykało. Ale w samym Maxie było tak samo, więc to oni mieli... A wiesz co, nie wiem, w Maxie nie odczułem jakiegoś takiego babolowania, tak samo w Back to the Future nie odczułem babolowania, a w Walking Dead no trochę dla mnie mi kulało. Bardzo mocno kulały, ale to zobaczymy, jak to będzie wyglądało w tych nowych. No właśnie. No dobra, to chyba dalej. No i kolejna rzecz, jak piszą chłopaki z hcgamer.pl, dotyczy Techlandu.
I wiecie co? Zaczynam powoli mieć z Techlandem problem, bo... Zombie. Ja też. Zombie problem. Zaczęli nagle wypluwać, wyciągać króliki z kapelusza, te produkcje swoje, i one wszystkie są jakby na bazie Dead Islandu. I wszystko no, to się tak, wszystko już trzyma. Tutaj był, wiesz, takim mocno odciętym kuponem, takim w sumie dodatkiem standalone, który powinien kosztować moim zdaniem mniej, bo to po jednak jest bardzo niewiele zmian. Mhm. Tak, zapowiedzieli grę Dying Light, która będzie no horrorem i która w sumie będzie miała zombie i jest też FPP. No a i jeszcze więc... przesiadka z FPS-a zombie na FPP zombie. I tak je to... A jeszcze pamiętajcie o tym tytule, który zapowiedzieli, ten średniowieczny, który też będzie taki trochę w takim slasherem w klimacie. No właśnie coś, tak, więc... tak. Nawet widać ta mechanika, te kopnięcia, te uderzenia, ta walka w ogóle, to czyli wszystko jest... Zrób trzy gry i wszystkie kojarzą się jeszcze z swoją własną grą wcześniej. O Hellwright, tak. Mówiliśmy o nich dwa tygodnie temu albo tydzień temu. Hellwright będzie w 2013, bo ma się ponoć teraz ukazać, a Dying Light w 2014, czyli generalnie... A Nisi zaczął korzystać z wyszukiwarki, jak szpanuje, nie? Teraz jest cwaniak, nie? Kurde... Ma drugi monitor pewnie i Google tam trzepie zaraz. W każdym razie, no, jak patrzę na to Dying Light, no to kurczę, no to, to co tu jest nowego? No nic. No niby aspekt Chrome takiego freerunu, tak? Tutaj mamy dalej ten wykorzystanie silnika, nowego silnika, bo to mówią, że to jest nowy silnik. Znaczy to jest także... kolejna iteracja, tak w sumie. Tak, więc... Ale tu jest wymiana zombie na zombie, więc jakby... No będzie ten aspekt freerunu niby a la Mirror's Edge, ale dalej ja się nie... Wiem, że to już możecie się spodziewać pewnie unboxingu kolekcjonerki, dlatego że Wiśnie jest zajarany grą. Wiśnie w ogóle kocha Techland, widać, no nie wiem. Znaczy nie, zombie Paweł... bardziej, wiesz. No tak, ale powinien Paweł bardziej kochać, bo we Wrocławiu tak, mieszka, tak. To wiesz, no to też ale jest nie jakby... Nie tylko we Wrocławiu mają swoje studia, no ale to główne studio jest we Wrocławiu, z tego co kojarzę. No ale Centrala jest chyba, z tego co wiem, to chyba tak, Wrocław, tak, Wrocław. Tak czy siak, się gra jakoś mnie w ogóle nie porywa no, szkoda, ja nie czekam. No i jak wiecie, jak Techland, tu Gunslinger i fajnie Dead Island, mieliśmy nie, jakby taką trochę rozbieżność tematyczną i... Ja go cenię, ale tak nagle nic gruchy i z pietruchy wyciągnęli dwa produkty, które są no kalką produktów dwóch poprzednich, więc... Przynajmniej takie wrażenie sprawiają, czyli to jest albo sprawa złego marketingu, albo rzeczywiście już to byłoby lepiej, albo gorzej, że mają rzeczywiście koncept robienia bardzo podobnych gier, no bo które w dużych częściach będą dublować. Mają to, zombie i western, no teraz dwa klimaty ciągle. Bo wiecie, gdyby to wymieszali jakoś, właśnie. Albo coś tam jeszcze puścili w środek, jeszcze będzie a oni Call tak nagle raz i dwa i kurczę... Jeszcze, no i nie wiem. Jeszcze zrobią Call of Juarez zombie, także kurczę, niech przydajemy pomysł. Wyjdzie jakiś DLC do Gunslingera, Gunslinger no demo grałem, jest fenomenalny. Słuchajcie, gdyby to bardziej pomieszali, na zasadzie zrobili więcej jakby takiego, więcej przerwy między tymi zombisami i tak. Coś poza westernami, to myślę, że ludzie trochę inaczej by na to patrzyli, a jeżeli oni teraz będą, bo teraz to, wydali Gunslingera i generalnie nic nie wiadomo na temat nowego Call of Juarez, mamy. Bo zobaczcie, grając tylko w grę Dopiero wyszła właśnie jedna gra o zombie, Dead Island, ta druga odsłona, a teraz już mają dwie kolejne zapowiedziane, które praktycznie, no, tamta średniowieczne to tak nie będzie do końca o zombie, ale te postacie, które pokazywali na tych obrazkach, to... Ale to ta mechanika, ale wiesz, mechanika będzie nam taka bardzo mocno znana, tak? Czyli można znudzić się tą mechaniką, grając tylko w gry Techlandu. Tak, dokładnie. Można po prostu wyżygać się, po prostu przechodząc ich na przykład dwie, trzy gry w niedalekim odstępie czasu i to może spowodować, że mniejszą uraz. A jeśli chodzi o tematykę zombie, to jest tak nośna, że wiesz, pojawia się w różnych grach, w związku z czym ja na przykład tak samo jak FPS-u, to mam już coś zombie. Tak, znaczy wiecie co, ja zombie jeszcze nie mam dość, ale FPS-ów mam dość, ale to jakby inna ale rzecz. Grasz, ale wydaje mi się, że Gunslinger jest świetny. No Gunslinger ograłem demo i, ale bawię się świetnie, bo to jest western, którego mało jest w grach, a ja lubię western w grach. Nie, no, a ja tak muszę naprawdę powiedzieć, ja ostatni raz bawiłem się dobrze w RDR-ze. Powinien sprawdzić się w język krwi, bo to jest najlepsza część Call of Juarez, jest naprawdę rewelacyjna i taka dosyć niedoceniana. I wiesz co, nie powiedziane, że tego nie zrobię, bo nie miałem styczności z żadną z tych produkcji. Właśnie, więc... wydaje mi się, że to zajaranie też może tym powodować, bo naprawdę fajna jest mechanika strzelania. Mam, ale w tym... muszę przejść w takim razie. Mam w taki zgatunku. No naprawdę, taka jedna z niedocenianych gier. No to, a ja tego Gunslingera, zupełnie... biję się w tej chwili z myślami. To, i kto wygrywa? Wiecie, nie ciągnie mnie do tej gry FPS, a ciągnie mnie to, jak to jest zrobione i jaką mamy taką
trochę inne podejście Ubisoftu i takie otwarcie się trochę na takie wariackie podejście do tematu, bo ono trochę, ten Gunslinger jest trochę zwariowany, to nie jest, to podobno jest duża zmiana w działalności, w działaniu tej gry i tego produktu, że on jest taki trochę inny. Taki, wiesz, na zasadzie jak Blood Dragon jest dla Far Takie lekkie Cry'a, jajko nie? tam jest, no, no takie tak, jakieś, no, taki... wiecie, że on kogoś zabija, ale okazuje się, że nie, to że on nie zabił. Tak, ale wiecie, normalny no, Call of Juarez tak nie jest, to jest tylko, wiesz... Otóż to, więc tutaj to mnie ciągnie w tym, tak samo jak mnie ciągnęło w Blood Dragonie. No dobra, ale to jakby... Ale to jest też fajny, pogadamy to jest o też Gunslingerze fajny kierunek, jeszcze dzisiaj. Fajny kierunek, jeżeli chodzi o to nowe Call of Juarez, w którym poszli takie trochę to, o czym Chmielarz mówił, że mniejsze gry, ale z taką jakością właśnie tripli i wiesz, i, bo to ta gra jest krótsza, prawda? Taki trochę rozciągnięty FPS. Tylko mnie tak. Mniej oczy za ten aspekt arcade. Ona nie jest krótka, ona jest na 7-8 no tak, godzin. Ale wiesz, ale pewnie jakby była wydana pudełkowo, to by była pewnie na 15-20, tak? A mogła... Więc, no nie no, wiem, tak mi może, się wydaje, może, że, ale że wiesz to... co... Ta gra chyba na 15-20 się nie nadaje, byś się po prostu znudził tą grą. Ale gra. Nie, ona ale jest powtarzalna części bardzo miały mocno. Około 10 tam chyba. No, ale nie nudziły się w ogóle. No ale tak jak mówię. Wiesz co, i mi się nie podoba, że oni na siłę pchają aspekt arcade do tego wszystkiego, no. Bo wiesz, od razu jest cyfra dystrybucja, no, to na przykład co mi się podoba, znaczy niby w Blood Dragonie to też mówię, że trochę występuje, ale to jakby nie był ten, ta gra nie była wokół oś rozgrywki wokół nabijania tych punktów. Takie miałem wrażenie. No nie. A tutaj w tym Call of Juarez to właśnie patrząc na to, że za wszystko co robimy to wyskakuje na pół ekranu te punkty, to ja mam wrażenie, że tak jest. I ja na przykład nie lubię właśnie tej presji czasu, presji punktów, bo ja czasami wiesz, ja wolę gameplay ustalać pod siebie, a tak jak są punkty, to zawsze mnie korci, żeby nie grać tak jak ja lubię, tylko tak jaki jest największy score za to. Jasne. Także no, reasumując, z mojej jakby w moim odczuciu Techland zaczyna trochę przeginać pałę z tymi zombiakami i nie wiem, czy zaraz to się nie skończy jakąś szufladą dla nich albo jakimś takim znakiem jakości albo wartości. Kwestia jest to, że dla innego wydawcy to robią, tak? Niby. Bo no, Dead Island jest Deep Silver. Tutaj jest Ubisoft. Call of Juarez jest Ubisoft, natomiast podobno ta gra została przez Warner Bros. Games w ogóle zatizowana, więc jeszcze inny wydawca. Więc jeszcze jest inaczej. No dobra, to zostawmy już Techland, nie będziemy się nad chłopakami znęcać. Mam nadzieję, że szybko się ogarną i zaczną pokazywać coś innego, bo oni znaczy, pokazują ciekawe rzeczy, ale monotonne. Bardziej, tylko że myślę, że szkoda tak. Ich potencjału, bo mogą... Ale niech to ma jakiś odstęp od siebie, niech to się jakoś tam przetasowuje z innymi więcej produkcjami, niż rok. Bo oni na pewno robią dużo ciekawych rzeczy. Ja na przykład pamiętam od nich bardzo fajny żużel, ale to dawno bo temu. Bo myślę, że 3 gry dobra. O zombie w przeciągu 2 lat to jest trochę za dużo. To jest za dużo. I teraz Paweł przygotował news odnośnie... Zgadnijcie czego, Sony. No, jak zwykle. Nie, słuchajcie, no... Jak zwykle. Z racji no, tego, mów. Że moim coś tam zdaniem, się okazuje, że będzie trochę... dosyć długi support dla PS3. Tak. Nie, to chciałem powiedzieć, że, tak? Że jakby... Mówimy o supporcie. Cały ten tydzień był mocno zasypany przez newsy xboxowe, bo tam wszyscy się analizowali, co z czym... Więc Paweł musi nie, zatrzymać, tak, zachować Paweł balans. Się jarał PS3 nie, to nie czas. Zupełnie o to chodzi. Po prostu było dość ciężko znaleźć coś ciekawego, a to mi się wydaje, że to jest taki interesujący news dla gdzieś wszystkich osób, które nie planują jeszcze przeskakiwać na następną generację, uważam, że jeszcze nie ma potrzeby. Albo kupiły dzieciom na komunię Dawid, teraz. Robert, tutaj chłopaki planują jeszcze chwilkę troszkę posiedzieć na starych konsolach, nie planują w pierwszym momencie przeskakiwać. Jest dla takich osób jak wy i myślę, że dla mnie też, bo nie ukrywam, że jeżeli będą wydawane jeszcze jakieś dodatkowe tytuły, to będę też zainteresowany. A mowa o tym, że Sony, przynajmniej według portalu Gamesutra, planuje wspierać PS3 jeszcze przez 2 lata, więc myślę, że to jest bardzo dobra informacja. PS2 chyba trochę dłużej była wspierana po premierze PS3. Chyba 4, tak? No 12 lat chyba. No nie, ale... Ona ciągnęła no tak, w sumie... No, ale nie, mówmy o wsparciu, nie o tym, mówimy że, o wsparciu, jasne, nie mówimy jasne, o produkcji, no, o istnieniu tak na rynku. Wspierana ma być jeszcze 2 lata. Myślę, że to jest bardzo dobry news, że to jest jeszcze kawałek czasu i tu spokojnie jeszcze może parę ładnych... Zresztą dla mnie to jest śmieszna sytuacja, bo zobaczcie. Wychodzą. Patrzę sobie na PS3. No właśnie, The Last of Us, Beyond Two Souls, Gran Turismo 6, a z drugiej strony mam Killzone nowy Infamous.
Watch Dogs. Ale Watch Dogs mówimy będzie o na obie. Mówisz, mówię o Exach. I jakoś takie mam przeświadczenie, że to, co czeka nas na PS3, jest dużo ciekawsze niż to, co już teraz zapowiedzieli na PS4. To się zgadzam. Tytuły te, które wychodzą w tym roku, są bardzo mocne na PS3. Co do PS4, to widzieliśmy na razie jakąś tam zajawkę, prawda, pierwszą konferencję i myślę, że E3 będą takim bardzo decydującym momentem. Bo aha, no tak, no bo jak w kontekście Sony, no to okej, okay, E3, a Microsoft nie, bo dwa tygodnie nie przygotuje. O Jezusie, smary. Nie, no generalnie, wiecie co, wydaje mi się, że to jest dobra, to jest dobra informacja. Dobra, spokojnie. Żebyśmy się tutaj nie pogryźli, nie pobili. Nie, ja chcę tylko wyjaśnić jedną rzecz. Ja czekam, co Sony pokaże i myślę, że może pokazać coś ciekawego. Liczę też, że Microsoft pokaże coś ciekawego, ale z perspektywy tego, że za dwa tygodnie mieliby to zrobić, a nie potrafili w tym tygodniu pokazać za bardzo poszaleć, więc... Paweł, może nie chcieli. E3 nie przygotowuje się w dwa tygodnie, kropka. Dziękuję. Dobrze, za koniec dyskusji. Dobranoc. Dobranoc, do widzenia, ja już sobie idę. Mogli nie chcieć, mogli po prostu nie chcieć. Się wkopujemy. Tak. Dobra, nie, PS3 będzie wspierane, jest mega fajnie, wszyscy mamy PS3 w ekipie i chyba wszystkich nas cieszy ten news, prawda? Wiecie co, zastanawiam się jeszcze, czy jak będzie wyglądała, czy... to jest też druga sprawa PlayStation Plus i samej subskrypcji, bo to jakby taka, mamy pewność taką, że nie wiem, mi się kończy na przykład w październiku chyba, czy na początku września jakoś to mi się kończy PS Plus i znając siebie już i jakby postrzeganie kolejnej nowej generacji nie interesuje mnie ona na starcie i nie zainteresuje mnie chyba niczym ciekawym, takie mam wrażenie, chociaż wszystko się może zmienić po E3, po Gamescomie, nie wiem, to się wszystko może, to może ulec zmianie. Wydaje mi się, że to też jest fajna rzecz, że ci mali, którzy mają chęć, ci, którzy chcą robić albo nie wiem, mają jeszcze te devkity i jakby tutaj się trzymają tego, myślę, że to też jest dobra rzecz, żeby sobie warsztatowo pokazać sobie, jak już nie będzie tego natłoku tych takich dużych produkcji, takich rozdmuchanych, wiecie, że no nie mamy szans konkurować, będzie trochę więcej wolnych okien na premiery tych tytułów, więc nie będziemy się bici Dead Space z Killzone'em, tu nie będzie się GTA biło ale z czymś tam. Ale wystarczy patrzeć po zapowiedziach, póki co... Będzie wolny kalendarz i będzie trochę luźniej, więc to też spowoduje, że produkty mniejsze, z niższej półki, ze średniej półki, będą miały, to tak będą miały dla siebie więcej miejsca, takie mam wrażenie. No. Mm-hmm. No to myślę, że to masz rację. Poza tym dużo gier będzie wychodzić i na starą, i na nową, i to może potrwać jeszcze rok, półtora, a jeśli ktoś czeka na FIFA, no to FIFA 17 też będzie na PS3 i Xboxa, już co powiedzieli. No tak, bo już my możemy wyliczyć, że kiedyś nawet, my wiemy nawet już kiedy będzie FIFA 50, więc znaczy, to da się nie, wszystko FIFA, wyliczyć kalendarzowo. FIFA na razie jest zakontraktowana do 2023 roku. No to my te wszystkie daty premiery już znamy. Na pewno rozpiskę to będzie zawsze jesień i co rok. I co rok. Tak, aczkolwiek przynajmniej do 17 będzie na obecne generacje. A teraz Robert jako fan Rubika będzie nam mówił o kostce. O kostce, tak. Chociaż nie o kostce Rubika, tylko o kostce Molyneux, który miał swój projekt Curiosity, What's Inside the Cube. Była, przypomnę wam, to taka w sumie aplikacja, bo ciężko to nazwać grą, w której topaliśmy w kostkę, stukaliśmy. Pukało się kostkę, tak? Tak, i rozpadały się jej kolejne warstwy i ostatecznie w środku miało być coś, co zmieni życie tego człowieka, który to odkryje. No i gracze... Wydaje mi się, że to był symulator dla ginekologów. Skrobanki. Wiesz, nie chodziło, był to socjologiczny eksperyment, tak? Bo chodziło o to, co zrobi ta osoba z tą wiedzą, chociaż w sumie nie wiem, czy po prostu wrzuciła od razu na YouTube, czy to jest akcja marketingowa. W każdym razie dowiedzieliśmy się, co było w środku. Mhm. I to jest ciekawe, bo łączy się to bezpośrednio z kolejną produkcją, która była na Kickstarterze. Jakby to był ktoś inny, to okej, ale sam Peter, to było, można było się jakby domyśleć, że będzie jakieś nawiązanie albo będzie kontynuacja. Będzie coś dziwnego. W każdym razie chodzi o to, że projekt Godus to jest gra, która niby, ona nie jest duchowym spadkobiercą Black and White, ale jest jakby, kontynuuje taki... No i jakiś nawiązaniem do jego dawnej twórczości, bo jest to gra, w którym jesteśmy Bogiem i generalnie dowodzimy osadami, się rozwijamy i tak dalej, i tak dalej. Ja nie lubię takich gier, nie wiem jak wy, ale ja nie lubię. Ja całkiem, ale to mniejsze z tym, bo ta gra jakoś nie zapowiada się rewelacyjnie. Ale o co chodzi? Otóż ta osoba, która odkryła wnętrze tej kostki, Dostała, no bo to jest całe w tym, tylko dajcie mi dokończyć. Dobra, no. Dostała zapewnienie, czy dostała możliwość taką, że otrzyma część zysków wypracowanych przez
ten Project Godus z mikrotransakcji, ale uwaga, chodzi o to, że te zasady dotyczące na przykład to, co będzie płatne i w jaki sposób będzie zarządzanie tymi mikropłatnościami, częściowo zostanie oddane właśnie w ręce tej osoby. W związku z czym ta gra będzie miała mikropłatności sterowane przez osobę, która będzie czerpać zysk z tego, ile gracze w niej kupią. I to jest właśnie cały wiz i cały eksperyment, bo pytanie, czy ona zrezygnuje z tych mikropłatności i stwierdzi, że nie zrobi, wiesz, krzywdy drugiemu graczowi, czy wręcz przeciwnie, całą funkcjonalność zrobi jako mikropłatności, żeby mieć tą jak największą część zysku dla siebie. No, tylko z drugiej strony, no to jest kwestia tego, kto to je, kto to wygrał i jakie ma podejście do tego tematu. To osoba się jeszcze nie przyznała jakby personalnie. Nie wiadomo, kto to wygrał, ale zaraz to jest geniusz w tym względzie, że jak będą mikropłatności wprowadzane, no to on za chwilę powie, dobra, ja tym nie zarządzam, to jest gracz, on tu odkrył w kostce, tak się mówiliśmy. To jest i jego cały nagroda. Hejt na niego. A Molinio oczywiście bierze większą część z tych mikrotransakcji i raczej, wiesz, w takim założeniu, że pewnie gracz będzie chciał jak najwięcej dla siebie. To jest ryzykowne dla niego, bo ktoś może zrobić wszystko w mikrotransakcji, więc on pewnie jakąś tam kontrolę na tym będzie miał. Myślę, że na banku. Aczkolwiek moim zdaniem to jest też, ciekawy eksperyment. Może też odpuścić temat i wiesz, olać sobie to i mieć gdzieś tam i Peter Molinie do kieszeni mu nie wpadnie nawet złamany eurocent. No myślę, że tak nie zrobi. No i mam pytanie, jak myślicie, jak to się potoczy i drugie pytanie, co wy byście zrobili właśnie na miejscu, gdybyście mieli taką możliwość? Ja jestem wrogiem publicznym w wszystkich mikrotransakcji, więc ja bym olał. Tak ci mówię. A jak się to potoczy? Na pewno będzie chciał ktoś znaleźć jakiś środek, mam takie wrażenie, że nie będzie, będzie jakieś poszukanie jakiegoś balansu i nie będzie przegięcia w którymś. No, czyli jeśli zachowa balans, no to można powiedzieć, że zachowa się typowo jak korpo wydawca. Tak, tak. Ja bym olał na przykład. Ja bym nie chciał ani jednej mikrotransakcji, to nie wprowadzał. Nie wprowadziłbym ani jednej takiego dojenia graczy. A ty, Paweł? A ja bym zrobił jedną. Czyli wiesz, część zysków dla ciebie idzie. No tak, no ale zrobił jedną mikrotransakcję. Zbroja dla konia. Nie, no można byłoby, jak miał taką możliwość, miałbym rzeczywiście tak naprawdę pełną wolną rękę. No jakbyś wygrał, no stary, to trzeba pograć. To jakieś głupoty z gatunku właśnie coś takiego głupowego, że jeżeli ktoś rzeczywiście chciałby się kontynuować jakby całą zabawność tego projektu, bo to trzeba powiedzieć, że ten projekt jest na swój sposób zabawny, na swój przewrotny sposób jest intrygujący. Nie ukrywam, że, że pomysł... Jest to eksperyment na pewno, tak jakby zapowiedział. No na pewno, Ciągnąc jakby dalej idąc tym tropem, no to na przykład wprowadziłbym jakieś mikrotransakcje, które w żaden sposób nie wpływają na gameplay, ale takie, które ktoś będzie mógł kupić, prawda? Wiesz, no typu właśnie zbroja dla konia, która nic nie będzie w grze zmieniała, czy tam, nie wiem, nowa skórka. Chusteczki do nosa na przykład. Tak, nie wiem, inny kolor trawy, prawda? Albo, nie wiem, ciemniejsze chmury, albo drugie słońce, prawda? Nad światem. Rzeczy, za które ludzie będą mieli taki kaprys, żeby kontynuować, prawda? I dowodzić coś w tym projekcie, będą mogli zrobić, ale teoretycznie nic to nie zmieni w grze. I to myślę, że byłoby bardzo przewrotne dla całego konceptu. No to na to nie wpadł, ale to mogłoby się okazać też całkim takim... No, strollować, krótko mówiąc, to byłoby najciekawsze, gdyby strollować. Dokładnie o to chodziło, no nie psuć gry, ale ja przede wszystkim bym się starał zrobić coś, co nie było zaplanowane, aczkolwiek ta rezygnacja całkowita to też byłoby pewne złamanie tego, co on się spodziewał. No, no tak, dlatego... to też by było coś takiego, to się zgadza. Albo na przykład zrobić taką incepcję, czyli robisz mikrotransakcję, skoro masz możliwość, że jak wykupisz tę mikrotransakcję, to możesz mieć kontrolę nad innymi mikrotransakcjami na przykład. Można. No wiecie, no to jestem ciekawy, czy trafił to ktoś kreatywny i wymyśli coś czego nie było. Czy będzie na jakieś fora, serwisy, ankietę, co ma zrobić. No zobaczymy, jak media, no, internet zareaguje. O ile ta osoba zareaguje, rzeczywiście istnieje, bo to też jest pytanie. No i zasadniczo, no, jaka będzie rzeczywiście ta doza swobody, bo myślę, że Molinio się w pewnym stopniu też zabezpieczył. No na myślę, bank. Że tak. Ale w razie czego to oczywiście tytuł sfinansowali gracze, a nie Molinio, więc myślę, że wiele nie ryzykuje. Dobra, to wszystko, jeżeli chodzi o pakę newsową na dzisiaj. Trochę poświęciliśmy więcej Microsoftowi, dlatego tych newsów było dzisiaj 5, a nie więcej. Takie na szybkości takie.
Tak, tak, na szybkości ale w dosyć. W tym tygodniu szczerze mówiąc, no, trudno było coś ale... znaleźć poza Microsoftem, bo Microsoft mocno zdominował. No tak, nie działo się jakoś. Dobra, jak była konfa Sony, no to było 6 newsów o Sony i jakoś nie narzekałeś. Ale nie, mówię, ale... Dobra. O Boże, dobrze, już tak. Oj, dobra, no żartuję, no spokojnie. Dobra, no, dobra, lecimy dalej, kącik prowadzącego. Poczekaj, musimy się pokłócić z Robertem. Wiecie co, tak tylko krótko, bo jakoś dwa mnie... Dwa zdania. Że na jesieni najprawdopodobniej przesiądę się na PC. Mam takiego czuja. Jestem zmęczony trochę konsolą, zamknąłem się w pewnym kanonie gier, w pewnych standardach i one zaczynają mi doskwierać. Po prostu brakuje ci indyków, przyznaj się. Nie tyle indyków, brakuje mi gier strategicznych i takich gier trochę innych, których nie mam na konsoli. Po prostu brakuje mi wielu ciekawych produktów, które obok się dzieją i widzę je na półkach i nie mogę po nie sięgnąć, bo nie mam sprzętu i tak dalej. I jako, że decyzja odnośnie PS4 i w ogóle, czy KSO w ogóle nie biorę pod uwagę, no chyba, że sam pad. Jest niemalże 100% pewność, że tego nie będę posiadał, a co do PS4 poczekam, dam się rozpędzić tej maszynie na rynku i dam się zadomowić dobrze, niech poprawią, niech wypuszczą może kolejną edycję, może będzie zwalony zasilacz albo będą się psuły po roku, nie wiem, no wolę sobie dać trochę, żeby się ta maszyna rozpędziła. Nie chcesz za 2000 kupować dostęp do beta testów konsoli? Nie chcę być płatnym takim, wykupować sobie subskrypcji na beta testy maszyny nowej, która no może została przetestowana, może jest bliższa już architekturze PC, ale no to jednak jest zamknięta maszyna, zamknięty jakiś taki sprzęt, który nie wiadomo jak się zachowa po roku, po dwóch i nie chciałbym po prostu w jakiś sposób uczestniczyć w tych testach. Natomiast wydaje mi się, że też moje znudzenie FPS-em i pewnym takim standardem, który i pewnymi rodzajami gier, action adventure czy FPS-em generalnie. Pierwszy raz mi się coś takiego zdarzyło, wiecie, że FPS nie chce mi się po niego sięgać. Nie wiem dlaczego tak się stało. Bo no tak, tylko najpierw grasz za dużo. W Dragona, a potem w demku Gunslingera. Tak, ale widzisz, to są rzeczy, nie gram w tych, to akurat to są te rzeczy, nie gram w nie dla strzelania. Tam mnie przyciąga w tych grach coś innego. W Gunslingerze mnie przyciąga coś innego i ta mechanika... Może military shootery znudziły, wiesz. Może military. Wiecie co, nawet dostałem ostatnio od kumpla Black Opsy 2 i przyszedłem 3 misje i po prostu kubę, musiałem to wyjąć z napędu. Grałeś nie byłem w stanie w absolutnie... Tak. A ja z kolei mam darmowego Warfightera, który jakby z tej akcji SimCity też przeszedłem 2 misje i mi się nie chce grać dalej w ogóle. No, powiem ci, akurat Warfightera skończyłem, ale to po prostu było tak, że chciałem go skończyć, żeby zobaczyć, co to w ogóle jest, no i całe szczęście, że nie kupiłem, ale może faktycznie to jest kwestia military shooterów, może to jest kwestia spędzenia ogromnych setek godzin w multi z tymi produktami. Bo jakbyś policzył, ile godzin poświęciłeś na inne gry, a ile na przykład łącznie na Bad Company 1, Bad Company 2, 800 godzin na te dwa produkty to jest 800 godzin, plus no jeszcze właśnie. Killzone też jakieś tam pewnie z 200. Plus Killzone, no więc widzisz, ma 1000 godzin, a w tym czasie zobacz, ile można na przykład takich gier, które średnio po 20 godzin zajmują, bo liczę, że część na przykład jest parę 50, parę 10, no to załóżmy, tak, że średnia jest 15, no to zobacz, jaka jest dysproporcja. Wydaje mi się, że jest dysproporcja, właśnie, i chyba będę potrzebował jakiejś takiej kuracji, jakiegoś takiego, wiecie, oderwania się trochę od tego. No ja mam prostą kurację, ja przestaję dalej wykupować Xbox Live Gold. Bo ja na PS3 tak nie gram po multi, a w sensie nie będę przedłużał Golda, więc automatycznie ten dostęp do multi stracę, więc... Chciałbym nadrobić zaległość związaną przede wszystkim z Diablo 3, chciałbym nadrobić zaległość z serią Anno, z Heroesami, no szóstką, no także jest tych produktów z serią no, Command Conquer, bo tam też tych produktów... które się też ukaże na konsole, więc... No tak, ale wiesz, to jest moje poszukiwanie Kofany kolejne. Kofany of Heroes to nie 2 jest... nie będzie na konsoli. Nie, no to... Ty, właśnie, to jest tak jakby jak kolejna... Nie, tu wszystkie point and clicki, których jest też, wyskakuje teraz ich sporo, pojawiają się. No czyli to pokazuje jednak mimo wszystko, ja na przykład patrząc, jak zdecydowałem się na kupno PS3, mając Xboxa, to zawsze jest tak, że jeśli zamykamy się tylko na jedną platformę, to... chcąc, nie chcąc, stracimy. Oczywiście jest pewna grupa graczy, no, która na przykład ma wąskie spektrum zainteresowań gatunkowych, albo jest taka, która ma szerokie, ale akurat to, co jest na danej konsoli, wystarcza. Okej, ale
Ja też zgadzam się z tym, że wiesz, o ile jakbym miał grać non-stop strategię, to by mnie to znudziło, ale fajnie jest czasami się tak oderwać i tak przejść z gry na grę, taki totalnie inny klimat. I uważam, że to jest trudniejsze na konsoli, bo jakby te gry, które są w mainstreamie i o których najwięcej się mówi i które jakoś tak najczęściej ulegamy marketingowi, żeby je kupować, to w gruncie rzeczy one aż tak bardzo się od siebie nie różnią w pewnych względach i można no przez to załapać znudzenie nimi. Jak na przykład, wiesz, załóżmy, pograsz sobie, nie wiem, trochę Battlefielda, a za chwilę, nie wiem, przyjdziesz na Heroesów albo na przykład właśnie na Age of Wonders, które się produkują tam na przykład. No, to możesz, masz taką chwilę, wiesz, oddechu z czegoś zupełnie innego. A jak wpadniesz w taki ciąg, że tu wychodzi, wiesz, tu masz ekipę, nowy FPS lecisz, tu za chwilę nowa sportówka, tutaj wyścigi nowe i tak dalej, rzeczywiście można wpaść w taką pułapkę. No i tak mi się wydało, że ja też to wlazłem, mam podobnie. Wlazłem 3 lata temu w taką uliczkę, wydawało mi się, że ona będzie nie jest ślepa, a się okazało jednak, że jest ślepa i ponad trzech latach widzę, że doszedłem do ściany i nie muszę po prostu wrócić albo próbować. No, bo jestem chyba trochę zmęczony konsolą. Ja bym nie winił tego konsolą, tylko bardziej może określonym typem gier. No, tak, określonym typem gier, które wpadały w moje ręce i ogrywałem je. Bo ty ograłeś mnóstwo. No ja na przykład ograłem, jak ostatnio tam jakoś tak próbowałem policzyć, no to w moim przypadku to było tam około 75 gier na tej generacji, jakie ograłem. No to u mnie jest jakieś 250 teraz, w okolicach 250 tytułów. No więc właśnie, no, to więc też to może wpłynąć. Może też jest inaczej, że przebuglowałeś prawie całą bibliotekę na PS3 tak naprawdę. No, jeżeli chodzi o cyfrową dystrybucję, to jak wchodzę do Store'a, to z reguły mam wszystko purchase, więc wszystko to, co gdzieś tam jest, co mnie nie interesuje, no to już tam nie zaglądam, ale z reguły wszystko, co jest w bibliotece PS3, to ale jest samo kupione PC, to też wydaje mi się, że będzie zbyt mało, dlatego że jak zaczniesz dłużej być, to wiesz, pojawi się jeden, drugi jakiś fajny ekskluzyw i jednak będzie szkoda. Dlatego wszystko możliwe, ale wiesz, będę miał możliwość migrowania, a teraz nie mam. Nie, no masz, no, ale jeśli teraz tu kupujesz PC, to znaczy, nie rozumiem w jakim sensie. Znaczy nie mam możliwości grania w gry typu Campana Firos, po prostu nie mam sprzętu pod to, żeby grać w nowe rzeczy. Zawsze jest najlepiej mieć, wiadomo, dwa sprzęty. Więc, a ja jako jestem skazany na PS3, pozbyłem się PC-ta przed PS3, i wiecie, to teraz jestem zamknięty po prostu na jedną możliwą tylko rzecz, nie? Tylko PS3 i tylko to mogę grać. Mi się wydaje, nie liczaj iPadów i... Tak jak Robert mówi, jedna konsola plus PC, to jest tak, idealne rozwiązanie i ja w coś takiego docelowo będę chciał. Wydaje mi się, że sprzedając PC-ta popełniłem błąd, pozbywając się PC-ta. Także my chyba prawdopodobnie wszyscy uderzymy właśnie tak, w taki zestaw. Ja się wyrwałem z tym PC-tem, więc ja, można powiedzieć, wszedłem sobie w nową generację, bo... Ale jak pokażą tak, parę fajnych tytułów na PS4, które cię zainteresują, to myślę, że też w jakiś sposób się gdzieś tam zdecydujesz, prawda, bo... Dokładnie, więc ja po prostu poczekam, aż będą na przykład 3-4 gry, niech one sobie wyjdą, wiesz, stanieją, bo wiesz, kupno konsoli to jedno. Ja myślę, że nawet jakbym kupił na przykład konsolę 1,5-2 lata po premierze, no to 1500 zł to będzie taki minimalny pewnie próg, jaki uda się cenowy zjechać z tą konsolą po czasie. No i wiesz, wtedy kupujesz, możesz kupić wtedy gry, te starsze po 80-100 zł. To ja widzę same plusy. Albo wtedy na przykład, wiesz, jest PlayStation Plus, który zaczyna zawierać te gry coraz ciekawsze. Dla mnie czekanie z konsolą kupna niesie ze sobą więcej korzyści niż strat. Rozumiem, że ty lubisz tak, wiesz, no bo to też ma sobie taką, wiesz, magię, że jesteś taki, wiesz, early adopter, że jako jeden z pierwszych, wiesz, jak na przykład nie miałeś ostatnio styczności z PC-ną, no to ta zmiana jest taka, wiesz, ogromna. Nie, jasne, to się, u mnie to jest takie trochę jakby już, wiesz, to ja teraz grając w większość gier, które 60 klatek mają, to jest już przyzwyczajeniem do tych 60 klatek, powoli się przyzwyczajam, nie, może to tak się lepiej. Zgadza. I ten skok nie będzie dla mnie znaczy, aż taki powiem ogromny, się, że więc dla ja też dla tak mnie, nie hypuję. Dla mnie nie? Bardzo mocnym akcentem premiery jest nowy Killzone, który Killzone, ja mam takie bardzo mocno sentymentalne podejście do Killzone'a, bo Killzone był tym tytułem, który bardzo mocno ściągnął mnie w stronę PS3, to był jeden z takich dużych argumentów, które zadecydowało o tym, że to ma być PS3, a nie Xbox, bo rozważałem obie platformy. I w jakiś sposób PS4 fajnie to też otwiera nowym Killzone'em,
A dodatkowo ja jestem dużym fanem, może nie aż tak jak w Battlefieldzie, bo gdzieś tam były problemy z trójką, ale w dwójce całkiem sporo czasu spędziłem w multi i myślę, że czwórka też ma taki potencjał, że i chciałbym to po prostu w dniu premiery, żeby mieć możliwość ogrywania tego w trybie multiplayer. Bo kupienie po roku gry, żeby grać w multiplayer, troszkę się mija z celem. Tak jest przynajmniej zdanie. Jasne, to akurat w tym aspekcie muszę się zgodzić, bo jak ktoś nie kupi na przykład takiego Battlefielda w ciągu pierwszego pół roku od premiery, to lepiej, żeby w ogóle nie kupił, bo zawsze jest trudny start. Wszyscy mają wszystko odblokowane, każdy już wie, jak gra działa. Dokładnie. Ty wchodzisz i jest tak, lipa. Tak. To jest problem. Pod multi ja tak miałem, to rzeczywiście jest problem. Ja tak miałem, jak wpadłem do Kizuna 2, to tak się u mnie działo. No ale to jakby osobna bajka na inne opowiadanie. Także wydaje mi się, że będzie trochę trzeba czyli się dochodzimy do wniosku, że przeprosić z petetem i pecetowo-konsolowy jest tutaj najlepszym rozwiązaniem, takim najzdrowszym. Jest dobrym rozwiązaniem, takim dobrym, który pozwala migrować między przede wszystkim tematyką i dokładnie. I tą różnością w tym świecie gier wideo, więc to wydaje mi się, to jest najlepsze. Okej. Indyki. W tym tygodniu wpadają indyki i wpada z peceta indyk. Wpada z peceta indyk, no bo skąd innego. I powiem o nim króciutko, bo będę chciał o nim powiedzieć trochę więcej w środę, bo będę go chciał wystreamować. To będzie taki pilot i pierwszy jakby odcinek związany ze streamem z peceta. Więc jeżeli ktoś będzie miał ochotę, to już zapraszam teraz na środę. O co chodzi w grze? Gra jest prosta jak kilometr sznurka. Generalnie wymagania dotyczące tej gry to posiadanie jakiegokolwiek komputera. O co chodzi w grze? Gra w ogóle jest zrobiona, ja ją wyrwałem kiedyś z jakiegoś bundla rosyjskiego. W bundle rosyjskich indyków znalazłem taką stronę, gdzie Rosjanie też dzielą się z ciekawymi produktami. To są fajne produkty i mam kilka takich produktów, może będę też mógł je zaprezentować za jakiś czas. Natomiast Dungelot to jest taki połączenie takiego RPGa z jakimiś katakumbami, trochę jakieś takie Eye of Beholder, no taki miks różnych takich ciekawych rzeczy związanych właśnie z tymi katakumbami, z tymi korytarzami. Gra jest banalnie prosta, dostajemy na początek chyba z 3 postacie są odblokowane, w sumie jest ich 5 i to są jakby klasy, tam mamy rycerzyka, jakiegoś asasina, jakiegoś maga, no i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście każda z tych postaci ma jakieś specjalne właściwości. A na czym polega odzywka? Ładuje nam się taki ekran jak w saperze, takie wiecie, kwadraty obok siebie są i tak ta plansza się składa generalnie chyba z takich kwadratów, nie wiem, 8 na 8 albo może 10 na 10, nie liczyłem tego dokładnie. W każdym razie mamy kostki, które przykrywają nam, tak jak w saperze, poziom i po kliknięciu w daną kostkę odkrywa nam się albo puste miejsce, albo nam się odkrywa wróg, który tam siedzi, albo jakieś, wiecie, jakieś pieniążki, albo jakiś kawałek życia, albo jakiś artefakt, albo jakieś czary. No generalnie poukrywane jest sporo różnych rzeczy. I im niżej schodzimy, bo to jest na takiej zasadzie, że wiecie, jesteśmy jakby na górze, albo startujemy z poziomu 0 i schodzimy coraz niżej, bo to są takie schody, jak się uda odkryć wszystko i znaleźć klucz w tych kostkach 10 na 10 uda się znaleźć klucz, no to otwieramy drzwi i schodzimy po schodkach do tego tunelu niżej. No i na początku startujemy, mamy tam kilka tych stworków, one są lekkie do ubicia, i złazimy coraz niżej. Oczywiście im niżej, to jest coraz ciężej. Natomiast to jest tak, jak powiedziałem kiedyś, tak jak opowiadałem o Bonfire. Tutaj nie da się dojść, nie wiem, do, nie wiem, 70, 80 poziomu. Nie wiem, czy gra w ogóle posiada tyle, ale mi się udało dojść do 50 chyba 7. Więc to jest tak, że na początku trzeba zbierać pieniądze, żeby wykupywać znowu te takie grindowanie typowe, żeby kupić, żeby miał więcej życia na starcie, żeby mógł zadawać, nie wiem, na dzień dobry, jak spotka bohatera pod jakąś kostką, żeby mógł go na dzień dobry zaatakować i zabrać mu chociażby 1-2 punkty życia, więc będzie kilka takich, wiecie, przejść takich na sucho do 10, do 15 levelu, może do 20, aż w końcu wykręcimy tą postać, żeby miała wszystkie te swoje 4 umiejętności, które posiada na 4 poziomie i wtedy ona pozwala na to, żeby zejść niżej, zbierać więcej złota, żeby mieć trudniejszych przeciwników, za których dostajemy więcej pieniędzy.
żeby mieć przede wszystkim questy. Pojawiają się też questy za uratowanie jakichś tam niewiast. Mamy ukryte 3 niewiasty na poziomie i trzeba je wszystkie zebrać. Za to dostajemy odpowiednie punkty do ataku, więcej życia i pieniądze przede wszystkim. No i spotykamy różnych też NPC-ów. No to wszystko jest, to jest taki, wiecie, taki bardzo skoncentrowane wszystko to, co w grach, nie wiem, hack and slash typu właśnie Diablo czy tego podobnych, wszystkich RPG-ów, jest wszystko zawarte w tak małej, w tak ciekawej produkcji, że aż dziw, bo nawiązań do różnych rzeczy, które znamy z dużych produkcji, jest ogromna, więc no ja jestem w tej grze zakochany. Teraz gram chyba sobie już trzecią postacią i próbuję różne tamte konfiguracje i różne sposoby przechodzenia tej gry, więc ja polecam, szczególnie, że nie wiem, ta gra pewnie jest jeszcze do dostania, ona jest w przeglądarce, raz ją można nawet w przeglądarce trafić, a dwa chyba nawet jeszcze jakiegoś bundla rosyjskiego, gdzie gdzieś tam chłopaki to rozdają, można też gdzieś tam pewnie wyhaczyć. Natomiast tak na koniec jeszcze, tak jak powiedziałem, Steam na pewno w środę z tej gry. I na koniec wiem, że robi się druga część i ona pojawi się pod koniec czerwca. Widziałem screeny, widziałem, jak to wygląda, to jest już must have dla mnie na 100%. Ja w ogóle Dungelota też kupiłem na iPada, więc na iPadzie się gra jeszcze lepiej niż na PC-cie. No ale na chwilę obecną streamować z iPada nie mam możliwości, ale mam taki pomysł, więc może to za jakiś czas się zmieni, będę też streamował rzeczy z iPada. Natomiast zapraszam w środę Dungelot z PC i zobaczycie, czym się tak jaram i co jest naprawdę tak świetnego w tej grze. I tyle o indykach. Pójdziemy sobie w premiery tygodnia. Mam aż dwie. Jedna to Fuse, który rozsmarowaliśmy po ścianie. Nikogo? Nikogo. To są nikogo tygodnia, tak zwane. To są nikogo tygodnia. I Grid 2, który nawet mnie jako fana samochodowych nie interesuje, ponieważ ma mega arcade'owy model jazdy. Taki. Czyli po gwoździu, po szynach. Nie, to jest to... takie, wiesz, masło na patelni. To jest to okej. Okay. No to co będziemy więcej mówić? Fuse już objechaliśmy za demko, które graliśmy chyba 2 tygodnie. Ma demko, ale... No to ja nawet nie zamierzam sprawdzać, bo ja też samochodowy nie jestem, więc nie będziemy się tutaj specjalnie... Tak czy siak, no... Obie na koniec miesiąca, 31 maja oba te produkty pojawiają się oficjalnie na polskim rynku. Więc tyle w temacie. Tanie granie. Tutaj nie mogło być inaczej. Gunslinger, 47 zł na PlayStation Plus. To jest naprawdę świetna cena. Normalnie ta gra kosztuje chyba 59 czy 57 zł, z tego co widziałem Steam, i cena oficjalna bez rabatu dla plusiaków. No i powiem wam tak, jak ograłem to demo, to świerzbi mnie, żeby wziąć i ściągnąć, kurczę, nie wiem dlaczego. I walczę cały czas. Może się okazać, że w 53 podcaście będę wam opowiadał o Gunslingerze, bo ulegnę pokusie i kupię to, kurczę, bo wszyscy mówią, że ta gra jest słaba. No z tego co zapytałem kilka osób, czy tylko mnie się ta gra podoba, okazuje się, że tak, że w ogóle o co chodzi? Mówię, nie wiem, na ile to wynika z tego, że jest taka zwariowana, a na ile to, że nigdy nie grałeś żadną część Call of Juarez. Właśnie, nie wiem, chciałbym poznać tę odpowiedź i nie wiem, czy zrobić tak, że kupić tego Gunslingera i bawić się tak, jak bawiłem się w demku. A no jest, historia jest opowiadana w taki sposób, że jestem zakochany, na dzień dobry wpadłem w to i mówię, kurczę, no to jak jest, jesteś zakochany, no to kup. To jest rewelacja, a 47 zł to jest w ogóle... Ważne, żeby tobie się podobało, wiecie, zgadza się, oczywiście, to, a taki mały sobie research chciałem sprawdzić, i tak to w ogóle nie ma się ma. Porównywać tego bezpośrednio, wiesz, bo tam to była gra pudełkowa, z poważnym podejściem, inaczej nakreślona, a tu jest, wiesz, no także myślę, nawet wydaje, że porównania mogą być niesprawiedliwe. Tym bardziej, to tak jakby porównywać, wiesz, Blood Dragona do Far Crya 3. Do Far Crya 3, no dokładnie. Może tak być faktycznie, więc może się okazać, że Gunslinger wpadnie w moje ręce i będę chciał o niej powiedzieć, no bo po demku fenomenalnie i rozwój, te drzewka postaci. Oby więcej takich gier, że wiesz, żeby normalni deweloperzy też nie bali się wydawać gier w cyfrowej dystrybucji. Tak, podoba mi się ten piękny cel shading, który no ładnie wygląda, to jest fajne dla oka. Usiadłem sobie wygodnie na fotelu, to wiecie, to demko to przeszedłem sobie 2 razy, aż bo mi się tak spodobało, więc no jest kawał dobrej giery, mi się wydaje. Kawał dobrej giery na kupę godzin. Więc to na pewno jest godne uwagi. 47 zł to na pewno nie jest majątek za tak dużą grę, bo ja słyszałem, że na 7-8 godzin się zamyka, mniej więcej tak jak Blood Dragon, więc to jest plus minus ta sama półka czasowa.
I na koniec gra tygodnia. Robert, dzięki uprzejmości w ogóle deweloperom i twórcom tej gry dostaliśmy możliwość ogrania tej gry i jako, że Robert ma teraz taki sprzęt, że jak włączy, to mu światło w chacie przygasa, więc on to ogrywał. Także Robercie, co na Marsie? I o co Kaman w Marsie, na Marsie i powiedz, co tam ci się udziało, po ilu godzinach jesteś w ogóle i jak grę czujesz, jak ona siedzi w ogóle? Tak, będę musiał wyjątkowo sporo potłumaczyć w ogóle, co to jest, bo zdaję sobie sprawę, że tam wrzucaliśmy materiał na tubę, ale możecie pierwszy raz słyszeć o tej grze. Jeszcze raz tytuł Mars Warlocks. Tak, zapiszcie sobie najlepiej. Mars Warlocks. Tak, będę powtarzał co 5 sekund. Do znudzenia. Tak, do znudzenia. Jeszcze odpowiadając na twoje pytanie, jestem po 10 godzinach gry, co to tak grubo, to sporo. To mniej więcej połowa. Mhm. Właśnie miałem teraz trochę czasu, więc przysiadłem te 3 ostatnie dni. No i tak, Mars Warlocks to jest gra RPG generalnie, która ma taki bardzo fajny industrialny klimat właśnie, no ze względu na nazwę, no toczy się akcja na Marsie, która ma zarysowaną taką linię fabularną, że są różne takie korporacje, tak nazwijmy, które walczą o rynek wydobycia wody, między nimi jest wojna, bo to są takie już prawie korporacje państwa. Główny bohater jest taki, on trafia do więzienia, jest renegatem, później z tego więzienia uciekamy, jest taki... jednocześnie, wiecie, to nie jest taki dobry przyjaciel, ale też nie jest na to, że na wszystko się zgadza. Taki zdystansowany, charakterny. Taki neutralny, tak? Taki trochę neutralny, znaczy, bo to od nas zależy w sumie, jaki będzie, bo to jest no to jest siła RPG-ów, no, dokładnie. Tak, więc tutaj jest to zarysowane. To jest taki półdupkiem, no, ale potrafi robić dobre rzeczy. No nie chciałem powiedzieć na początku, że taka ciota mi się wydawała, ale... Właśnie nie, no, i oprócz tego narratorem jest taka, można powiedzieć... No, brzydko ciota. Jest młody chłopaczek, który trafia do więzienia i właśnie ten Roy ratuje go. I on, to jest w zasadzie jego historia, która jest opowiadana między chapterami w formie takich właśnie przerywników narracyjnych. Natomiast kierujemy postacią Roya. On jest jako NPC, jest który towarzyszy nam. Jak jest Roya, to rok musi też być. Może to będzie jest później. Roy, a nie Roya. Aha, nie, to nie, to pomyliło ci, Paweł. Za dużo oglądasz dziwnych materiałów, chłopie, coś mi tak wydaje. No dobra, mów Roman więc dalej. Więc wracając dokładnie, no tak jak pamiętacie, jak dyskutowaliśmy, co jest dla każdego z nas najważniejsze w grach. No i ja powiedziałem, że klimat. I właśnie ta gra mi niesamowicie urzekła. Przede wszystkim tym klimatem, takim ciężkim, industrialnym. Ale powiedz mi, to jest jakiś underground, to jest jakaś baza, czy to jest jakieś takie, jakieś city takie wybudowane gdzieś tam? Czy... No właśnie ta połowa gry, która się toczy do tej pory, to najpierw mamy akcję w tym takim cudzysłowie, nazwijmy to więzieniu, w takiej zamkniętej bazie wojskowej, w zasadzie lepiej było powiedzieć. Mhm. Druga to jest takie miasto już. Ale jest tak, że wychodzisz na przestrzeń, widzisz niebo, widzisz gwiazdy, jest tak jasne. Właśnie jest tak nie jest tak, nie, to są raczej zamknięte przestrzenie, świat gry jest taki półotwarty, jest podzielony na dużo różnych takich drobnych sekcji, czyli nawet jak mamy duże miasto, to mamy, wiesz, dzielnice, jeszcze wewnątrz tych dzielnic mamy dużo drzwi, więc to jest tak, przypomina mi to, w ogóle ta gra mi strasznie przypomina w wielu aspektach Wiedźmina 2, więc tutaj od razu mówię, że jeśli ktoś jest fanem, a jestem wielkim, więc dlatego ta gra mnie urzekła. Dobrze trafiła jakby w mój gust taki styl RPG-owy, który reprezentuje. Mhm. Generalnie jeszcze do tego klimatu wracając, to taka dość oszczędna, ale półstrokowa ścieżka dźwiękowa, to też jest jakby taki klimat a la Max Payne 3. To jest, tak na plus, też na plus. Rzeczywiście ale, pasuje ale do męczące, tego męczące przy dłuższym posiedzeniu, czy nie? Właśnie nie, ona jest bardzo oszczędna, to są takie dosłownie delikatne riffy, które, wiesz, jest cisza i jakieś taki, wiesz, takie mocne brzmienie, ale takie przytłumione właśnie. Mhm. Więc naprawdę ścieżka jest świetna. Czyli ten budżet jakby ograniczony w tym momencie jest na plus, dlatego że ona nie przeszkadza, jest rzeczywiście tłem. Mhm. I tutaj duży, duży plus za klimat. Te stroje, które są otoczenie takie, wiecie, głównie dużo blach, to wszystko takie złożone, taka prowizorka, industrialny klimat. No to nie jest może jakoś super oryginalne, ale mi się osobiście bardzo podoba.
No i jak wygląda temat na przykład, nie wiem, rozbudowy postaci, kupowania gratów, w ogóle są jakieś takie miejsca, do których musisz wracać, czy jakieś teleporty generalnie masz? Jak to backtracking jest, owszem, ale on nie jest taki uciążliwy, w sensie, jak jest na przykład jakaś lokacja questowa, no to nie musimy przez cały na przykład jaskinie wracać, tylko kascenka nas przyniesie już do tej lokacji, skąd wyszliśmy. Więc... Aha, czyli w jedną stronę przechodzisz normalnie, a w drugą stronę jakby masz taki mini, taki dziwny rodzaj teleportu, tak? Że przeniesiecie... No powiedzmy, że jest takie, wiesz, przesunięcie w czasie do przodu. Ale jak chodzisz po mieście z kolei, no i masz, wiesz, tu quest do wykonania, to musisz wziąć, no to już musisz biegać z jednego końca na drugi. Jest generalnie tak gra zrobiona, że obszar jest niewielki stosunkowo, na przykład no te pierwsze 4 godziny to na pierwszą lokację, które spędziłem, to praktycznie, wiesz, poprzerzucało mnie po wszystkich zakątkach, nie? Czyli robiąc wszystkie questy poboczne i główne, jakby miałem odkryty, wiesz, każdy centymetr kwadratowy tej mapy, czyli ona jest tak, wiesz, po prostu wykorzystana na maksa. I z tego, co widzę już w kolejnej, dużo większej lokacji, która jest podzielona na jeszcze dzielnicę, bo to duże miasto jest, to jest podobnie. Także tutaj trzeba mieć na uwadze, że ten balans pomiędzy na przykład ilością rozmów a walką jest taki 50-50, więc dużo czasu biegamy, szukamy, tak samo trzeba sprawdzać zakamarki, ponieważ tam jest dużo przedmiotów, które nam się przydają do craftingu, o którym jeszcze zaraz powiem, bo jest fajnie zrobiony. Jeśli chodzi o takie RPG-owe aspekty, no to questy to w dużej mierze jest taka klasyka gatunku, na przykład ratowanie dziwek, które, no, wiesz, nikt nie zwraca na nie uwagi, ale wiesz, my jesteśmy na tyle dobrzy. Ale te z Marsa, że... to one mają po 3 cycki, z tego co pamiętam. Przynajmniej nie tak tej było grze. W tym filmie ze Schwarzeneggerem. Tak, nie tak, tego. Total Recall. Total Recall. Tutaj na szczęście pamiętacie? Nie mają. Ach, szkoda. W każdym razie to taka klasyka... Też jest trochę takich questów kurierskich, gdzie trzeba coś pójść, co mi się nie podoba, bo to nie do końca pasuje do osobowości. Nie trzyma się spójnie, tak? Ja staram się grać, jak wybór dialogów jest właśnie takim być, wiesz, że czasami kogoś zestraszyć, bo nie zawsze przemoc jest jednym wyjściem, bo często można, wiesz, pokazać, jakim jest się ultra BDS-em, kogoś zestraszyć, można odpowiednio dialog poprowadzić, więc to jest fajne. Generalnie, jeśli chodzi o takie wybory, takie poważniejsze, no to jest... Pod koniec jakby pierwszego aktu czy chapteru jest taki bardzo duży, znaczący wybór fabularny, który determinuje w zasadzie to, jak się dalej gra potoczy. A w obrębie jakby już tych questów, no to są takie drobniejsze wybory. Także to nie jest nic takiego, co, nie wiem, drastycznie zmienia sposób reagowania świata na to, jakie mamy poczynania. Jeśli chodzi o walkę, która jest jakby też dla mnie bardzo istotna, dlatego że, tak jak mówię, to jest druga połowa gameplayu, to walka też... To już trochę Morto obiłeś już trochę pewnie, co? No tak, mówię, nie jest aż tylu przeciwników, dlatego że gra jest tak nastawiona, że masz mniej wrogów, ale starcia są bardziej wymagające. I to mi też przypomina mocno Wiedźmina 2, dlatego że jak widzimy na przykład grupkę 5-6 przeciwników, szczególnie na początku, jak mamy nierozwiniętą postać, to powiem, że jest naprawdę ciężko. Był taki moment, gdzie poszedłem chyba trochę mając za niski level, że naprawdę zginąłem z 10 razy, zanim udało mi się starcie wygrać. No, bardzo, kurde. Bardzo ciężkie. Czyli takie grupki na 5 osób, to trzeba jednak się trochę przygotować do tego i być ogarniętym, nie? Bo to 5 osób to tak nie jesteś w stanie lekko ręką przemielić ich, nie? To nie jest nie, dlatego że, wiesz, obrażenia praktycznie, jak ktoś się raz trafi, no to zabiera ci, ja wiem, tak 30 punktów zdrowia. No oczywiście potem, jak masz rozwój postaci, no możesz na przykład tam, nie wiem, 200 punktów mieć, no ale jak na początku masz, nie wiem, tam miałem 125, no to ile w stanie jesteś ciosów przyjąć, wiesz? Kilka ciosów, naraz jeszcze cię walną, bo to duża grupka przeciwników i w ciągu 10 sekund leżysz. Więc tutaj nie ma mowy o tapaniu X-a i leceniu na Jana, trzeba być uważnym i planować te starcia. I przede wszystkim dbać o to, żeby mieć apteczki, bo ja miałem właśnie, ginąłem przez to, że nie miałem apteczki. Jasne. Więc to trzeba bardzo, bardzo pilnować. No i to jest tak jak w Wiedźminie, ktoś może się od tego odbić,
To jasne. Na początku jest bardzo trudne, ta gra, mimo że ma jakieś tam budowane tutoriale, ale to trzeba metodą prób i błędów samemu określić taktykę i trzeba ileś tam razy zginąć. To nie jest poziom Dark Souls. No ja rozumiem. Czyli jednak jak zaliczysz zgon, to jest całkiem normalna rzecz i to się ma prawo przydarzyć, nawet powinno się przydarzyć, tak? Tak, dlatego że trzeba się tego systemu walki nauczyć, trzeba wiedzieć, co jest dobre, a co nie. W tej grze jest też magia taka ograniczona. Poczekaj jeszcze, Robert, a ten system walki też wygląda tak jak w Wiedźminie? On jest taki kropka w kropkę, czy taki, nie wiem, gotikiem? Znaczy bardzo mi się przypomina, bo dużo rolujesz, tak, wiesz, przewracasz się. Rozumiem. Generalnie opcja jest taka, że kontry, powiedzmy, że przypominają trochę Batmana, jest taki fajny bullet time, to znaczy musisz wcisnąć blok tuż przed tym, jak dostajesz cios, wtedy gra zwalnia i masz opcję wyprowadzenia kontry. Wyprowadzasz kontrę. I to jest bardzo efektowne. No mówiłeś jeszcze o craftingu i o sklepikach, trochę magii, i o magii. Spokojnie, po kolei. Więc jeśli chodzi o tą magię, to też jest opcja walki, podobnie jak w Wiedźminie, gdzie były znaki, tutaj to się nazywa technomancja i ona nie jest tak mocna jak walka. Tutaj jest trochę dysproporcja i szczerze mówiąc, tak jak też przeczytałem opinie graczy, to lepiej zdecydowanie ładować zarówno walkę po cichu, jak i taką twardą walkę niż tą magię, ponieważ ona się bardziej przydaje defensywnie jako tarcza, żeby na przykład kogoś na chwilę unieruchomić. Natomiast tak, żeby walczyć tylko i wyłącznie magią, to jest dużo słabsza niż... Czy to raczej wsparcie do walki tak wręcz, niż jakby główny aspekt. Co również przypomina bardzo mocno Wiedźmina. Aha, czyli... No ja nie grałem w Wiedźmina, więc to dla mnie to jest, wiesz, nie jest... Nie, no jasne. To się nie odnosi w żaden sposób. Nie, rozumiem. Jeśli chodzi o stealth, jeszcze wspomniałem o tym, jest taki dość ubogi, ale na przykład jeśli się zakradniemy do przeciwnika i go uderzymy, no to zabierzemy mu tam 3/4 zdrowia, a potem możemy jeszcze to ulepszyć i możemy, wiesz, od razu insta-kill zastosować. No jasne. Jest tak, że w sumie my nie zabijamy, tylko ogłuszamy tych przeciwników i mamy też opcję jakby wyciągnięcia serum z każdego człowieka, co go zabije dokumentnie, że tak powiem, i to jest później walutą w grze. Jeśli będziemy tacy... Taka kasa, tak? Na to jakiś kasa. Wpływ, tak, czyli możemy... jakiś wpływ na jakąś, nie wiem, naszą karmę, czy... No ma wpływ na taką karmę i podobno świat gry reaguje. Ja na razie jestem jeszcze na neutral, więc jakby jeszcze nie wiem, jak świat gry reaguje. Czyli nie jesteś jakimś takim mega badassem i w ogóle czyścisz konkretnie i wiesz, zabierasz serum, kasiorę, wszystko, co tam mają graty przy sobie i... Nie, ja właśnie gram takim, jak mi najbardziej pasuje do bohatera, czyli taki, który, wiesz, trochę się kreuje na takiego większego badassa niż rzeczywistości jest, bo czasem potrafi zrobić coś dobrego, aczkolwiek, wiesz, nie jesteś taki... Taki głośny Roman, tak? Nie, no po prostu jakoś tak staram się, tak jak ja sobie tą postać, nie wiem, pokładałem w głowie, więc tylko jak zabijam innych tych technomancerów, którzy właśnie mają magię, to oni mi się wydają takimi największymi skurczybykami w grze, to właśnie ich zabijam. Aha. A takich zwykłych żołnierzy, czy tam jakiś na straży, to zostawiam, oszczędzam, tak. Niech się ogarną. No mów jeszcze odnośnie rozwoju, tam drzewko to mówiłeś, ale jeszcze sklepik w ogóle, craftingu. Graty i system craftingu w ogóle, jak to wygląda, bo ja jestem fanem fajnego, ciekawego craftingu. No to tu jest bardzo ciekawy crafting, tu z kolei mi nawet przypomina trochę Dead Island, ponieważ to nie jest taki RPG na zasadzie, że zabijemy świnie i nam miecz wyskoczy z dupy. Jak to? Naprawdę? No, tak to albo na przykład, nie wiem, zabijemy jakiegoś karalucha, a tu patrzymy, o, nowa zbroja. I 20 złotych monet. Także... To jest słabe. Ja takie dropy są kiepskie. Też nie jestem fanem. Wiesz, zabijasz komara, a tam ci wypada na przykład, nie wiem, buty ci wypadają z komara. No. Tak. Tu jest o tyle fajnie zrobione, że ponieważ, jak ja mówiłem, są głównie tereny miejskie, więc przeszukując te tereny, no to są tam jakieś graty, to jest okej, to jest trochę naciągane, bo na przykład wchodzimy do czegoś namiotu i wiesz, otwieramy mu skrzynkę i wszystko rabujemy, więc taka klasyka gatunku. No tak, standard. Natomiast tam są różne takie pierdoły, no i w pewnych punktach możemy znaleźć na przykład, powiedzmy, metalowy kij. No jak mamy taki metalowy kij, to możemy sobie tym metalowym kijem ludzi układać, ale jak znajdziemy na przykład gwoździe, albo na przykład znajdziemy, nie wiem, jakieś inne ostre
końcówki, które możemy przyczepić, no to wtedy ta broń nasza się upgrade'uje. Więc możemy na przykład, wiesz, mając metalowy kij, przerobić to na topór. Mhm. Możemy to nawet na elektryczność do tego dodać. I to wszystko jest wizualnie odzorowane. I potem jeszcze taka broń ma, wiesz, ulepszenie rączki i ulepszenie końcówki. Tak samo możemy ulepszać naszą zbroję, których znajduje się niewiele, dosłownie tam, można powiedzmy po 10 godzinach rączkę. 4 zbroje. Proszę jeszcze raz? W zbroi też można rączkę ulepszać, tak? Nie, w zbroi możesz na ramienniki... Możesz guziki ulepszyć. Złote. Albo suwak. Na ramienniki, kolana i na przedramię, także te trzy elementy. I to wszystko sobie craftujesz. I też co mi się spodobało, że nie trzeba łazić do jakiegoś stołu, tylko możesz sobie dowolnie z interfejsu to zrobić w każdym momencie poza walką. Aha, czyli rozkładasz, masz staw w plecaku, to po prostu robisz sobie. Wiesz, to ta gra jest niskobudżetowa, więc to widać na każdym kroku. Tutaj nie ma jakiejś super animacji tego, po prostu przeklikujesz przez menu, masz i tyle. To działa szybko. Rozumiem. W ogóle cały interfejs jest super przemyślany. Ja gram na padzie, więc on jest bardzo konsolowy, ten interfejs. A powiedz mi, crafting dotyczy tylko i wyłącznie zbroi, elementów zbroi, oręża, broni, możesz sobie robić granaty. A właśnie, przykład, apteczki, pułapki. Możesz sobie sam konstruować jakieś fiolki z czymś, jakieś, nie wiem, jak tam to jest rozbudowane, jakieś znaczy, preparaty. Jest tak, różne. Apteczka, mana, pułapki, granaty. A, czyli generalnie craftujesz wszystko, co możesz potem użyć, tak? Co jest w ogóle dostępne w grze. Dokładnie, tego nie ma za dużo, bo ta gra nie jest tak rozbudowana. No. Czyli nie ma tak, że zbierasz jakiś złom, jakieś druty, z którymi nie masz co zrobić i potem musisz to wyrzucić, albo okazuje się, że to nie ma co z tym zrobić. Znaczy, wiesz co, ja po prostu zostawiam to w ekwipunku, ale to się raczej przydaje. Wiesz, nie jest powiedziane, że wykorzystasz wszystko, ale to, co wydawało mi się na początku badziewiem, no to to jednak się z czasem zaczęło przydawać, bo... A dostajesz jakieś receptury? Możesz jakieś, nie wiem, schematy tych gratów gdzieś... Tak, tam, ale to wiesz, to nie jest takie jak... Nie jest tak bardzo rozbudowane, jasne, ja rozumiem. Dosłownie, nie wiem, za 2 questy robiłem już, nie wiem, z 50 questów załóżmy, to za 2 questy poboczne dostałem 2 receptury. Właśnie tam na granaty i pułapki między innymi. Jasne. No to, nie wiem, no wydaje się, że to prezentuje się okej. Okay. Powiedz mi taki ten właśnie jeszcze raz, ten system walki, to jest taki, że w zasadzie, nie wiem, wbijasz w grupkę, bo to jest dla mnie, tego nigdy nie potrafiłem przebić się przez to. Wbijam grupkę, nie wiem, 4-5 osób, nawet, no nie wiem, 3 niech będą, 3-4 osoby i to jest tak, że układam jednego, a trójka patrzy, tak? Nie, właśnie o to chodzi, że w ogóle tak, przede wszystkim jesteś z tym swoim kompanem, który nie wykazuje się wielką inteligencją i jest tak naprawdę takim chłopcem do bicia, mianowicie oni biegną do niego, jego ubijają, no i to jest tak zrobione, że jak mu pasek zleci, to on jest nieprzytomny, pada na plecy i oni się rzucają na ciebie. Aha. Ale jak i oni goleją, to ty wtedy możesz ich lać, tak? No tak, wiadomo, ale oni są dosyć odporni. To nie jest tak, że... Jakaś taka... Na początku generalnie jeden taki, powiedzmy, typowy koleś, bo tam są też potwory, ale to jest jakby już inna sprawa, na nie trzeba niektóre specjalne strategie zastosować. Jeden taki strażnik, no to na początku, powiedzmy, musi dostać od ciebie 8 ciosów. Mhm. A ty padasz... Powiedzmy, że też na 8 ciosów, tylko że tych gości jest 5, w związku z czym każdy w ciągu, wiesz, 2 sekund cię raz uderzy, no to będzie cienko z tobą. Jasne, jasne, jasne. Więc cała kwestia jest to, że trzeba kombinować, aby unikać ich ciosów, czyli albo rolujesz i w tym momencie odwracasz się i w plecy go walisz, albo też blokujesz i robisz kontrę. Musisz wykorzystywać jakieś pułapki, kombinować. Generalnie jest tak, że jak znajdziesz się w środku takiej grupki, to nie jest to, że walczysz z jednym, a reszta się patrzy, tylko wszyscy będą cię bić. Może nie w tym samym momencie, rzucają tylko... się jak w Batmanie na ciebie wszyscy. W ułamku sekundy dostaniesz kilka ciosów i będzie z tobą niedobrze. W związku z czym naprawdę te starcie trzeba planować taktycznie i mówię, szczególnie na początku, bo teraz zrobiłem coś takiego, że rzeczywiście... Ulepszyłem bardzo mocno broń, ulepszyłem bardzo mocno zbroję i teraz jak jest 5-6 typa takich zwykłych, no to jestem w stanie sobie poradzić, wiesz, czuję, że jestem dużo mocniejszą postacią, ale na początku jest naprawdę ciężko i można się od tego odbić. A powiedz mi, level wpada w jaki sposób? To jest level, że nie wiem, wbijamy sobie siłę, obronę, coś tam, to jest takie drzewko znane, nie wiem, chociażby z Diablo albo to bardziej rozbudowane, to jest tych umiejętności też jest pierdyliard, czy jak to wygląda? Masz tak naprawdę 3 drzewka, jedno na stealth, jedno na walkę i jedno na technomancję. Nie dodaje ci żadnych statystyk do many czy do zdrowia.
kolejny level, tylko same te umiejętności. I jest też coś takiego, że dostajesz takie wyzwania, które ci się odblokowują za punkty. Na przykład, nie wiem, zrób 50 przedmiotów. Jak to zrobisz, to dostajesz jakiś tam bonus do craftingu, czy na przykład, nie wiem, tańsze materiały u kupców. A generalnie samo drzewko jest dosyć proste. Trzeba się zastanowić oczywiście i z głową inwestować te punkty. Ale no ich jest możliwość respeka, czy nie ma? No można właśnie to... do tej pory nie znalazłem i boję się tego, więc raczej bym radził sensowne zastanowienie. Planować się z samego początku, nie? Bo jak nie ma respeka nigdzie, nie można tego zrobić, no to ja przynajmniej takiej opcji nie znalazłem. Jasne. W każdym razie, no muszę powiedzieć, że gra mi się rewelacyjnie i naprawdę gra mi się spodobała. Po prostu trafiła typowo w mój gust, bo tak jak mówiłem, dla mnie Wiedźmin to była jedna z najlepszych gier zeszłego roku. To oczywiście widać, że na każdym kroku, że to jest gra niskobudżetowa, wiecie, jakieś tam animacje, które są często... w całości? Wiecie, to co jest jakby najbardziej potrzebne, ten taki rdzeń rozgrywki jest zrobiony bardzo dobrze, więc to są jakieś tam detale, że nie możesz wejść po niektórych schodach, albo że są niewidzialne ściany, albo że nie wiem, drzwi musisz otwierać, bo sektory, wiesz, się doczytują, więc gra jest podzielona na takie dosyć małe przestrzenie i nie czuć takiego, wiesz... Ale generalnie świata. Jest klimatycznie, nie? Bo jak patrzymy na materiały, to wygląda całkiem przyzwoicie i klimat może wkręcić, mam takie wrażenie przynajmniej. Mnie bardzo mocno wkręcił. Oczywiście dialogi nie są jakieś świeżcie, to nie jest poziom Mass Effecta, jeśli chodzi o dialogi. Nie, no domyślam się. I one są takie, no, trzeba je traktować z pełnym przymrużeniem oka, chociażby takie fajne mi się podobało, jest easter egg, jak rozmawiamy ze strażnikiem, który mówił, że w dzieciństwie dostał strzałą w kolano, no, czyli takie klasyczne. Nawiązanie do... do Skyrimu i drugi quest, kiedy musimy znaleźć mordercę, bez wchodzenia szczegóły, kogo zamordował, no i dostajemy rysopis i potem mamy opcję poproszenia o powtórzenie, no i ten gościu mówi: kurczę, to masz taką kiepską pamięć, to lepiej sobie przygotuj kartkę i notes i zapisz, bo nie chce mi się jeszcze raz tego mówić, nie? Czyli takie, wiesz, nawiązanie do gracza, to mi się spodobało, więc jest trochę humoru, nie jest jakieś taka, nie wiem... A świat jest duży, w ogóle mapka, jak tak patrzyłeś na całość, to jest fajnie to zrobione? Ta mapa w ogóle... No, jakieś... naprawdę jest niewielki świat. Aha. Te pierwsze 4 godziny spędzasz na tak naprawdę obszarze, który możesz, nie wiem, w ciągu minuty z jednego końca na drugi przejść. Aha, czyli to się plus jakieś tak są tam skondensowane to wszystko. Przecież czasami są jakieś odnogi, w postaci jakiejś jaskini, wiecie, takie liniowe fragmenty mapy też są. A wchodzisz, czyścisz, zabierasz to, co masz zabrać i po prostu już tam więcej nie włazisz, nie? Tak, typowo... są też takie, dokładnie, które się tylko przy questach, powiedzmy, głównych aktywują i tam trafiasz. Jasne. No nic, brzmi, ale przypominam, że to jest gra, która trafi do cyfrowej dystrybucji, czyli na PSN, Xbox Live Arcade, jakoś po wakacjach. Tak, mam się. I moim zdaniem brać i się nie zastanawiać. Jak ktoś lubi takie klimaty, to naprawdę jest kolejny przykład, wiesz, dobrze wybranego sposobu dystrybucji i bardzo dobrze, że to nie jest gra w pudełku. I ona też nie kosztuje jakoś dużo, nie? Teraz chyba. No, wiesz, na Steamie to jest taki klasyczny przedział. Nie wiem, to kosztuje porównywalnie jak Blood Dragon, czy ten Call czyli of Juarez. Czyli 15 euro, czy znając życie. 15 coś... chyba, czy 20, no, maksymalnie. No, Blood Dragon kosztował 15 i Gunslinger też kosztuje w tej kwocie 15 chyba euro, z tego co widziałem. Ale to jest, tak czy siak, ja się bawiłem naprawdę rewelacyjnie. Jeszcze jakieś macie pytania, bo... Nie, czy wydaje nie, no, mi się, tak to jest to, co, tyle fajne... to, co cię wypytałem, to chyba wypytałem. O tyle fajne, że, no, że ale pytaj, mało jest takich, tak przynajmniej się wydaje, jak obserwuję, takich tytułów tej skali właśnie w dystrybucji cyfrowej. Jednak RPG jest takim często... w taki, nie mówimy w taki, prawda, jakiś bardzo mocno okrojony, ale właśnie w takiej formie, jak tu mamy. To chyba jest rzadko spotykane, przynajmniej tak jak ja obserwowałem, dlatego też w jakiś sposób zwrócił moją uwagę. Tak, no i to jest gra, która ma zająć 20 godzin, więc to też nie jest tak, że to jest takie rzucenie się na RPG, który szybciej się skończy niż się zaczął. Wydaje mi się, że ta gra jest całkiem spora, mimo że no widać cały czas, że to jest niski budżet na każdym kroku, ale po prostu trzeba... To nie przeszkadza, nie? Nie, dla mnie mi to w ogóle nie przeszkadza. Tak jak mówię, są nawet pozytywne aspekty tego. Ja czekam. Klimat, jasne. Czyli to, co najważniejsze, jest po prostu na super poziomie i naprawdę gratulacje dla tego studia, bo
bo moim zdaniem o tej grze się prawie w ogóle nie mówi, bo ona nie ma wydatków na marketing, a myślę, że jak ktoś ma PC-ta, to powinien się zainteresować już teraz. To, jak to będą... studio Spiders Game, tak się nazywa, i oni to wydali. A wydawał Focus. Też trzeba pamiętać. Nie, no jasne, fajnie, że takie tytuły są robione i że... Dla mnie duże zaskoczenie, ogromne, pozytywne zaskoczenie. No i dobrze. No to co, chłopaki, to chyba tyle na dzisiaj. Na dzisiaj chyba wszystkim już wystarczy, nam też zresztą. Tak. Był z nami Paweł Niziołek. Dzięki, do zobaczenia za tydzień. Robert Fiałkowski. Dzięki bardzo. I ja jako prowadzący Dawid Maron. Słyszymy się za tydzień. Pamiętajcie o padtv.pl, o Facebooku i o Retro Rocket Network. I słyszymy się pewnie w czwartek, tyle. Może. I słyszymy się, no z podcastem normalnie się słyszymy za tydzień, a z nagraniem bonusowym na wymianę pieluchy roczną w czwartek się słyszymy. Także do usłyszenia w tym tygodniu na pewno dwa razy, przynajmniej dwa razy. Trzymajcie się. Także tyle, cześć.